Cześć, tu Greg Hancock, zapraszam na mecz. Cześć, tu Bartek Zmarzlik, zapraszam na mecz, będzie się działo. Aktualni mistrzowie kraju przyjeżdżają na tor Beniaminka walczyć o utrzymanie w elicie. Uciekający przed degradacją rzeszowianie przegrali u siebie tylko raz, a zawodzący gorzowianie nie potrafią wygrywać na wyjeździe. Zapowiada się wielki bój o pozostanie w najbardziej nieprzewidywalnej lidze świata. Janusz Ślączka kontra Stanisław Chomski, czyli kto komu utrze trenerskiego nosa. Witamy bardzo serdecznie ze stolicy Podkarpacia. Przed nami mecz PGE Stali Rzeszów z Money Makes Money.pl Stal Gorzów Wielkopolski. Witamy bardzo gorąco. Gabriel Waliszko, kłaniam się nisko. No i zapowiada nam się wielka uczta tutaj na stadionie przy ulicy Hetmańskiej. No a skoro taka uczta, to musi być z nami Jacek Szymkowski. Witam serdecznie. Jacek, witam ciebie. Państwa. Powiedz, spadałeś kiedyś z ligi w ogóle jako kierownik? Niestety tak, w 2008 roku ze Stalu Rzeszów, ale właśnie dwa razy awansowałem z Rzeszowem, także jestem na plusie. No tak, bilans wychodzi na plus. Jakie to uczucie? No, spadek to nie jest miłe uczucie, to jest po prostu po roku pracy niestety okazuje się, że wszystkie wysiłki poszły na marne i jest to no, bardzo nieprzyjemna sprawa. Co robić dalej? Często sponsorzy się odwracają, ale no trzeba po prostu podnieść się i walczyć o powrót. No to zobaczymy, kto tu dzisiaj będzie się podnosił, kto tu będzie dzisiaj bił brawo, kto się będzie cieszył. Szanowni Państwo, pogoda dzisiaj w stolicy Podkarpacia całkiem sympatyczna. Gdzieś tam niewielkie chmurki, ale jest około 20 stopni. Torek, z tego co dowiedzieliśmy się, dobrze przygotowany, zresztą to chyba widać doskonale na Państwa ekranach. No to popatrzmy, co dzisiaj w tę ostatnią niedzielę w rundzie zasadniczej, co dzisiaj się dzieje, co dzisiaj się będzie działo na żużlowych torach najlepszej Ligi Świata. I tak w spotkaniu w Lesznie, Fogo Unia kontra Betard Sparta Wrocław. Na razie ten mecz jeszcze trwa, 34 do 32 prowadzą gospodarze. Wiemy, że jadą dzisiaj w niepełnym, nieoptymalnym składzie. No a zakończył się mecz, jak Państwo pewnie widzieli, w Toruniu. KS Toruń zremisował z Unią Tarnów, a zatem bonus wędruje do tarnowskich jaskółek. Przed nami mecz w Rzeszowie. No i równolegle pojedynek z Paru Falubazu Zielona Góra z Mister Garden GKM Grudziądz. Też o utrzymanie będziemy sobie oczywiście wynik z Zielonej Góry podawać na bieżąco. No i tak wygląda tabela. Leszno, Tarnów, Wrocław, Toruń. Tarnów po tym dzisiejszym meczu od punktu 21. Wrocław 17, no ale ciągle jedzie w Lesznie. Toruń punktów 17. Ta czwórka jest już pewna, miejsca play-offach. No ale dalej patrzmy. Zielona Góra punktów 13. Dalej Gorzów 12, Rzeszów 11, Grudziądz 10. No i dzisiaj, Jacek, tak naprawdę co tobie podpowiada taki menedżersko-kierowniczy nos? Znaczy, wszyscy liczą te niespodzianki, bo w żużlu niespodzianki się zdarzają dość często, ale myślę, że drużyna zielonogórska pokonał u siebie zespół z Grudziądza, który na wyjazdach prezentuje się w tym sezonie no niestety bardzo słabo i zdobędzie te dwa, a może trzy punkty. A w Rzeszowie, tak, krótko? A w Rzeszowie podejrzewam, że Stal Rzeszów wygra, ale jeżeli chodzi o bonusa, to w tym roku Gorzów, mimo że przegrywa, to prawie wszędzie poza Toruniem zdobył 40 lub więcej punktów. To popatrzmy sobie, jak widzowie to, widzowie, czytelnicy, jak to oceniają, jakie szanse dają poszczególnym zespołom. Dla Państwa już teraz, za moment właśnie, grafika, kto spadnie z Ekstraligi. To jest grafika, to jest ankieta zamieszczona na stronie przeglądu sportowego.pl. No i tutaj Grudziądz 59, to są wyniki z wczorajszego wieczora. Dalej Falubas, Gorzów i Rzeszów, a więc według czytelników przynajmniej tego portalu w internecie 7% tylko stawia na to, że spadnie Rzeszów. No ale oczywiście, Jacek, wiemy, że będą baraże. No i przedostatni zespół z tabeli będzie ścigał się w barażach. Takie są plany, pewnie tak będzie. To zaraz o meczu, a teraz dla Państwa i dla Ciebie materiał Joanny Cedrych. Właśnie o tych dwóch dzisiejszych zespołach z tego spotkania, czyli Rzeszów i Gorzów w takiej pigułce, a później Kuba Zborowski z trenerem gości. Niedowierzanie i rozczarowanie. Aktualni mistrzowie Polski inaczej wyobrażali sobie ten sezon. Gorzowianie boleśnie przekonali się o tym, że stanowią wyjątek potwierdzający regułę. Zwycięskiego składu się nie zmienia. Zarząd chciał być za bardzo ludzki w stosunku do tej swojej złotej drużyny i podpisał kontrakty ze wszystkimi. Podejrzewam, że można było postawić parę znaków zapytania. Postawiony przed sezonem cel tej niezmienionej stali, obrona tytułu, dość szybko się zdezaktualizował. Oprócz niesamowitego Bartosza Zmarzlika, każdy facet ze Stali miał poważne wahania formy. To rzadko się zdarza, żeby można było pod rząd przegrać pierwszych sześć
pojedynków. Myślę, że w ten czas przegraliśmy play-offy. Ten fatalny początek przerwało spotkanie u siebie z dzisiejszym rywalem, rzeszowską Stalą, i z nowym trenerem. No, raz się nam udało. Żurawie, podobnie jak mistrzowie Polski, również walczą dziś o utrzymanie, ale na tę walkę byli skazani od startu rozgrywek. Podobną sytuację w ostatniej kolejce mieli 2 lata temu, kiedy do pozostania w najlepszej lidze świata zabrakło im zwycięstwa w Bydgoszczy z Polonią. Byliśmy słabą drużyną w tym roku i mieliśmy też kilka meczy pecha. Żurawiom, między innymi dzięki trenerowi Januszowi Ślączce, już po roku udało się wrócić do elity. Mimo że przed sezonem ze strategicznego sponsorowania wycofała się Marta Półtorak, nowy prezes był pełen optymizmu. Chcemy mieć Żurzel na najwyższym poziomie, na poziomie światowym. Od początku rzeszowianie mieli jednak podgórkę. Przedsezonowy remont na stadionie przy Hetmańskiej trwał do ostatniej chwili. Przygotowania idą, tylko nie tak, jak sobie bym to wyobrażał. Zespół Ślączki nie stracił jednak atutu własnego toru. Smak porażki w Rzeszowie poznały tarnowskie Jaskółki, wrocławscy Spartanie i toruńskie Anioły, a więc 3 zespoły z pierwszej czwórki. Z kolei obrońcy tytułu w tym sezonie z ani jednego wyjazdu nie przywieźli zwycięstwa. Pytanie na dziś, kto kogo przechytrzy w tej ostatniej bitwie o ligowe życie. A ze mną trener gości Stanisław Chomski. Panie trenerze, mistrz Polski jedzie w ostatniej kolejce rundy zasadniczej o utrzymanie. Zły sen? Ale realny. Tak, tak jest. To nie jawa, to jest prawda. Tak się ułożyło. Tytuły zostały w ubiegłym roku rozdane. To już jest historia. Jedziemy o nową rzeczywistość. Bronimy Ekstraligi. Jedziecie, wydaje się, w najbardziej optymalnym składzie, ale Żagar narzeka, jest mocno poobijany. Jaki jest stan zdrowia tego zawodnika? No tyle, że jedzie, bo... Ale jedzie, bo musi jechać, czy jest w stanie jechać na swoim poziomie? Czy na swoim poziomie, to zobaczymy w trakcie zawodów. Jedzie, na tyle jest stan zdrowia dobry, że może jechać, ale nie jest na tyle zadowalający, żeby liczyć tutaj na jego taką no, 100% możliwość. No, miał 2 groźne upadki tydzień po tygodniu w Horsen na Grand Prix. Wiadomo, jaki to był upadek. Teraz miał niecały tydzień temu w poniedziałek w Anglii dość mocny upadek i to się sumuje, także no to pewna jakaś niepewność jest. Trenował w piątek, Żurawcy są, mówią się, że twardzi ludzie, ale muszą być tacy, bo to jest sport, który no, wymaga od nich konkretnej determinacji i wytrzymałości, no, ale nic ponad siłę. Na pewno gdyby stan zdrowia był na tyle zły, żeby nie mógł pojechać, na pewno by nie pojechał. Al Pacino w męskiej grze do swoich zawodników powiedzieli, jeśli wygramy, wygramy wszyscy, jeśli przegramy, przegramy jako jednostki. Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o atmosferę w Stali? Nie wyszło całkowicie, ale dzisiaj jest ten najważniejszy mecz tak naprawdę dla was, bo też jedziecie, można powiedzieć, w najgorszym wypadku o wszystko, bo ta tabela może się różnie poukładać na koniec dzisiejszego wieczoru, ale jest wola walki w pana chłopakach, czy widzi pan jednak, że to wszystko troszkę ich wszystkich podobijało? Jest wola walki, każdy sobie zdaje sprawę, że jak zakończą sezon, tak będą w jakimś stopniu też ocenieni i pewne niedoskonałości, które wyszły w trakcie sezonu, będą w jakiś sposób zatarte. Tak? Dziś może być wszystko zapomniane. Oby tak, była podstawa ku temu, dlatego motywacja jest duża, celem jest naszym zwycięstwo i tyle. Dziękuję bardzo, tyle. Stanisław Chomski, oddajemy głos do studia. Dziękujemy bardzo. To my dla Państwa mamy teraz losowanie, według którego zestawu dzisiaj te zawody będą się odbywać. Musimy sobie to tempo narzucać. No bo koledzy w Toruniu troszkę ten mecz tamtejszy przedłużyli. Oczywiście nie ze swojej winy. Widzimy zestaw drugi. Taki jest wynik losowania. Leszek Dębski uścisk ręki z kierownikami obydwu drużyn. Jacek, słyszeliśmy Stanisława Chomskiego, to jeszcze słowo o drużynie gorzowskiej. Jak patrzysz na postawę tych zawodników, jak Krzysztof Kasprzak, jak Nils Christian Iversen, wahania formy, no Matej Żagar po upadku sprzed paru dni, o co oni tutaj dzisiaj mogą pojechać, co tu mogą zdobyć? Może nie wszyscy liczyli na to, że Stal Gorzów powtórzy zdobycie tytułu mistrza Polski, bo obronić tytuł jest podobno trudniej niż to zdobyć, ale na pewno nikt nie spodziewał się, że od ostatniego meczu, od meczu ostatniej kolejki mistrza Polski będzie zależało to, czy pozostanie w lidze. To tacy zawodnicy jak Krzysio Kasprzak, nawet Iversen w tym roku po prostu zawiedli, mieli słabszy sezon, wielokrotnie w meczach zdobywali no, bardzo niewielką ilość punktów i to skutkowało przede wszystkim fatalnym startem. Te 6 porażek na początek to doprowadziło do skrajnej sytuacji zmiany trenera.
i w tej chwili sytuacja jest taka, jaka jest. To posłuchajmy Mateja Żagara właśnie, jak on się czuje, co u niego słychać. Łukasz Bendz i Matej Żagar. Razem z nami Matej Żagar. Pierwsze pytanie, Matej, oczywiście, jak się czujesz? No bo ostatnio nie było dużo szczęścia, był upadek, ale na szczęście widzę, że jesteś cały i zdrowy. Powiedz, jak się czujesz przede wszystkim? No tak, 100% na pewno nie, ale że jestem tu i będę jeździł, to naprawdę muszę podziękować panu Jurku Buciaku, który się zajmował ze mną praktycznie od samego przylotu tutaj do Polski. Od razu po upadku przyleciałem tutaj do Polski, żeby się wyleczyć. A to, że się opiekował mnie i naprawdę się starał, żeby było to dużo lepiej. Oczywiście też stali gorzej, żeby tą pomóc. A ogólnie zdrowie na 100% nie jest, no ale raz potrenowałem w piątek. Idealnie nie było, ale będziemy walczyć. Będziesz walczył na pewno. Jurek Buczak to jest człowiek, który fizycznie stawia żużlowców na nogi. Matej Żagar ma teraz za zadanie postawić swoją głowę na nogi i walczyć na torze. Przed tobą takie zadanie, prawda? No dokładnie tak. Jak się czujesz więc po tym fizycznej pomocy Jurka Buczaka i przed tak ważnymi zawodami jak dzisiaj w Rzeszowie? No najgorsze jest, bo też przed zawodami nie mogę się tak nawet rozgrzać, bo tutaj obojczyk i park to tak boli, ścipie, że nie dam rady, także mam nadzieję, że się wyścig rozdzieje dobrze. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Tyle Matej Żagar, dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo, to teraz przenosimy się szybciutko do boksów rzeszowskich. Widzimy, trwa już prezentacja. Przypomnijmy jeszcze, że dzisiaj, jeśli Gorzów zdobędzie tutaj bonusa, czyli 36 punktów, to ma pewne miejsce dające utrzymania. Wtedy Rzeszów pojedzie w barażach przy zwycięstwie Falubazu. Natomiast jeśli Rzeszów wygrywa za 3, to jest pewne utrzymania bez barażu, no i wtedy musi się martwić to Gorzów. To znaczy, jeżeli Rzeszów wygra tyle samo, co przegrał w Gorzowie, czyli nikt nie zdobędzie bonusa. A to wtedy też, to oczywiście. Gorzów, tu mnie złapałeś, a tych wyliczeń jest dużo. Jacek, to krótko o Rzeszowie. Patrząc na to, co wyprawiał Greg Hancock, którego teraz oglądamy w Tarnowie, ale też pytanie o wracającego po kilkunastodniowej przerwie Petera Kildemanda na tor w meczu ligowym. Co sądzisz? No to jest podobna sytuacja, jak z Stali Gorzów. Zagar jest po kontuzji, Kildemand jest po kontuzji. Greg Hancock, forma, jaką prezentuje ostatnio w zawodach ligowych, jest po prostu rewelacyjna. Myślę, że pająk, czyli Peter Kildemand, na torze rzeszowskim poradzi sobie, bo to zawodnik, który tutaj naprawdę rzadko przegrywa. Niemniej same zawody zapowiadają się fascynująco, chociaż, tak jak mówię, 55 punktów zdobyć na Gorzowie to rzecz niewyobrażalnie trudna, ale nie mówię, że niemożliwa. To jeszcze cię zapytam o zawodnika, który jest dzisiaj w Rzeszowie. Będzie jechał Kenny Larsen, wskakuje za Petera Liunga. Taka trochę zasłona dymna Janusza Ślączki. Niektórzy się na to złapali, żeby tego Larsena schować, żeby pokazać, że niby gdzieś tam Ljung jest brany pod uwagę. I ewentualnie, gdyby Kildemand nie był zdrowy, to wtedy Larsen mógłby wskoczyć za niego, a za Ljunga na przykład Mirek Jabłoński. Myślę, że Janusz od początku wiedział, że na torze w Rzeszowie postawi na Kenny Larsena. Świetny tu jest, świetny. Na tym torze prezentuje się naprawdę dobrze. A zatem, szanowni państwo, już teraz posłuchajmy właśnie samego rzeczonego Janusza Ślączki, co on tam przyszykował, co on mówi przed tym spotkaniem. Kolejny wywiad, Kuba Zborowski i właśnie Janusz Ślączka. Trener Janusz Ślączka jako żużlowiec spadał z rzeszowską Stalą, ale chyba gorzej jest spaść, jeśli się coś takiego wydarzy jako trener. Chyba ty, Janusz, nie darowałbyś sobie do końca życia. Jesteś niezwykle ambitną postacią. Jak ty na to patrzysz? Spadłem. Nie spadałem, tylko spadłem, bo to było chyba raz w 90 roku, może 91. No jest to przykro, na pewno. Każdy zawodnik jedzie po to, żeby wygrywać. Nikt nie chce przegrywać, nikt nie chce spadać, opuszczać Ekstraligi. Także jako trener jeszcze tym bardziej, no ja bym nieba przychylił zawodnikom, żeby dobrze jechali, żeby wygrywali, bo po to jestem. Ale chyba nie myślicie o spadku, tylko bardziej o pojechaniu tutaj za 3 punkty dzisiaj. Nam wystarczy za 2 punkty, bo jeżeli będzie wynik 55-35, to Gorzów będzie niżej. Także pierwsze musimy wygrać, a później będziemy myśleć dalej. W awizowanym składzie Peter Ljung, Kenny Larsen w jego miejsce. Pokerowa zagrywka Janusza Ślączki? Nie, bo nie było wiadomo do końca, czy Peter Kildemand pojedzie. Gdyby miał jechać Mirek Jabłoński czy Peter Ljung, to na pewno z juniorem by było to słaba para. Tak, dlatego Kenny'ego trzymałem. Jeżeli by Peter nie pojechał, to Kenny by wskoczył pod numer 13. To jaki dzisiaj będzie wynik, bo wojna się szykuje tutaj na rzeszowskim owalu? Wiadomo, ja wierzę w swoją drużynę. Dokładny wynik?
Dokładnego wyniku nie powiem, bo ja nie jestem wróżem. Ja chcę wygrać tak, żeby drużyna Rzeszowa była nadal w Ekstralidze i po to jestem. Dlatego chciałbym, żeby już dzisiaj zapewnić sobie byt w Ekstralidze. Tyle. Spokojny przed meczem trener Janusz Ślączka. Dziękujemy bardzo. Mamy, Jacku, jakieś półtorej minuty. Jeszcze sporo czasu możemy jeszcze sobie poanalizować. Ale krótko zapytam o juniorów. Zmarzlik kontra Rempała. Czy będziemy też patrzeć, spoglądać na to, co przywiezie Cyfer i Czaja? Jeżeli chodzi o Bartosza Zmarzlika, to on w wielu meczach jest, jeżeli nie najlepszym, to jednym z najlepszych zawodników gorzowskiej stali. Krystian Rybała miał rewelacyjny mecz tydzień temu w Tarnowie. 12 punktów i 2 bonusy. To rzadko się zdarza w juniorach w naszej Ekstralidze. Jeżeli, nie mówię, że pojedzie tak, ale jeżeli pojedzie podobnie do meczu w Tarnowie, to tutaj szanse Rzeszowa na wysoką wygraną na pewno wzrosną. Tak to wygląda teraz, tutaj z tego naszego punktu widzenia. Szanowni Państwo, widzimy, prezentacja trwa. No i zastanawiamy się oczywiście, kto będzie zawodnikiem tego spotkania, bo to jest jak zawsze stały punkt programu. Państwo oczywiście mogą głosować, jak zawsze na profilu Speedway Ekstraligi na Facebooku. To tak już powoli zmierzając, Jacek, do końca, za chwilę głos przejmą komentatorzy. Powiedz, co zdecyduje dzisiaj o tym wyniku, no i tak de facto o tym, kto sobie zapewni spokojne utrzymanie. Gdzie myślę, byś szukał tutaj jakich punktów? Myślę, że taką decydującą rzeczą będzie postawa właśnie tych dwóch rekonwalescentów, czyli Mateja Zagara i Petera Kildemanta. Który z nich lepiej będzie się czuł po kontuzji odniesionej ostatniej? No to zobaczymy. Jakiś typ krótki, wynikowy? Serce by chciało inaczej, ale rozsądek 50-40. 50-40, tak powiedział Jacek Dziółkowski. No to zaraz oglądamy, patrzymy, co się tu będzie działo, czy faktycznie wokół tego wyniku będziemy się obracać. Trwa prezentacja, my już powoli przenosimy się po kilku minutach do naszych komentatorów. Dzisiaj to spotkanie skomentują Piotr Olkowicz i Krzysztof Cegielski, a zatem już teraz zapraszamy, już za moment, wielka jazda w lewo. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie z Rzeszowa, z ulicy Hetmańskiej 69, PGS Stal Rzeszów, Money Makes Money.pl, Stal Gorzów, to jest ostatnia, 14. runda. Witają bardzo serdecznie. Krzysztof Cegielski, dobry wieczór. Miło mi Cię przywitać, Krzysztof. Piotr Olkowicz, jak Państwo widzicie, już jesteśmy w Rzeszowie po prezentacji i nie zakończyły się jeszcze rozstrzygnięcia w górnej czwórce tabeli, a my już za chwilę rozpoczniemy zmagania o to, kto tak naprawdę pożegna się z Ekstraklasą albo jeszcze przedłuży swoje szanse poprzez zmagania barażowe. To oczywiście nasza kamera latająca na platformie z zawodnikami, którzy zapoznali się tutaj z torem. Stwierdzili, że ten tor jest dobry, ale może zawiera kilka miejsc bardziej ciekawych na wejściach w wiraże. O tym będziemy mówić Państwu już w trakcie może pierwszego biegu. Teraz składy. Goście z Stal Gorzów. Nils Christian Iversen z jedynką, Linus Sundström 2, z trójką Matej Żagar, z czwórką Tomasz Gapiński, z piątką Krzysztof Kasprzak, numer szósty Bartosz Zmarzlik, z siódemką Adrian Cyfer. Trenerem gości jest Stanisław Chomski. I czas na zestawienie gospodarzy zmieniane w ostatniej chwili. Z dziewiątką Greg Hancock. Numer dziesiąty Karol Baran. Z jedenastką Dawid Lampard. Numer dwunasty Kenny Larsen. Z trzynastką kolejny Duńczyk Peter Kildemant. Czternastka Artur Czaja. I piętnastka młodzieżowiec kolejny Krystian Rembała. Drużyna dowodzona przez Janusza Ślączkę. Takie zestawienia dzisiaj przygotowane. Krzysztof, nie muszę Cię pytać, czy ten mecz będzie ciekawy i decydujący dla losów rozdania kart w dolnej połowie tabeli? No bo gdyby ten mecz miał być nieciekawy, to pewnie byś tutaj w ogóle nie przyjechał. Pewnie tak by było, ale ten sezon na szczęście rozpieszcza nas dosyć mocno i właściwie większość meczów jest bardzo ciekawych, a jeśli dochodzi do tego ogromny ciężar stawki meczu, no to tym bardziej wszyscy ten mecz powinni zobaczyć. A jak cały ten sezon, tak i ta runda ostatnia zaczęła się niespodziewanie, bo kto by się wcześniej domyślił, że Tarnowianie zremisują w Toruniu, że Wrocławianie do ostatnich wyścigów, jak widzimy, walczą w Lesznie, mimo tego... Jest 40-38 tam, tak? Przed wyścigami nominowanymi, więc tak jak te dwa mecze, które
Tarnowie, w Toruniu już się skończył mecz w Lesznie. Tak samo możemy się spodziewać jakichś nietypowych rozstrzygnięć, choćby tutaj w Rzeszowie, ale co miałoby się stać, to naprawdę ciężko powiedzieć. Są to dwie bardzo mocne drużyny, rzeszowianie rozpędzeni trochę tym sezonem, a ostatnim pojedynkiem derbowym w Tarnowie myślę, że tego optymizmu tylko wzrosło tutaj w szeregach Rzeszowian. A na własnym torze właściwie słabych punktów w tej drużynie nie widać. No i trudne zadanie przed Gorzowianami, którzy też przecież mają swoje atuty i co najmniej ten wynik bonusowy od pierwszych wyścigów trzeba bronić. A najlepszą obroną jest atak, to co dzisiaj pokazali Tarnowianie w Toruniu. To samo będą starali się zrobić Gorzowianie tutaj na torze w Rzeszowie. Ty jesteś, Krzysztof, blisko drużyny z Tarnowa, bo widziałem, jak kibicowałeś jeszcze godzinę temu Januszowi Kołodziejowi, oglądając ten mecz na Motoarenie. Czy tam wszystko było skontrolowane, czy rzeczywiście cała ekipa tarnowska zarządziła tym awansem do playoffów? Tutaj oczywiście średnie Nilsa, Christiana Iversena. Czy cała ekipa tarnowska zarządziła odpowiednio tym awansem? Czy spotkanie, no właśnie, w tej chwili może się za chwilę jeszcze okazać, że spotkanie z Wrocławiem albo... Czy po prostu zwyciężył sport i rywalizacja na torze i nikt tam nawet nie dopuszczał do tego, żeby kalkulować, żeby może albo wygrać, albo przegrać za odpowiednią liczbę punktów dającą lub nie dającą bonus? No widać było po tym meczu w Toruniu, czy były jakieś kalkulacje. Oczywiście, że nie było i przede wszystkim mogę mówić za starty Janusza. Tam... Myślę, że gdybyśmy zapytali Janusza przed meczem, ile punktów trzeba zdobyć, żeby z kimś tam jechać albo nie jechać, to on na tym absolutnie nie był skoncentrowany. Tarnowianie po prostu chcieli do ostatniego spotkania rundy zasadniczej pokazać się z dobrej strony. No i ten remis w Toruniu na tak trudnym terenie myślę, że jest wymarzonym rezultatem dla kibiców w Toruniu. No i z taką wiarą i energią przystępują do playoffów. A na kogo trafią, to pewnie... już teraz albo za chwilę będziemy mogli powiedzieć i będą walczyć o finał. Na pewno nie będzie to Unia Leszno, więc myślę, że przede wszystkim na tego przeciwnika Tarnowianie nie chcieli trafić i spełnili swoje życzenie. Zaczynamy, Krzysztof, zatem zmagania, skoro mamy sytuację Tarnowa i Torunia przeanalizowaną, zmagania w Rzeszowie. Drugi zestaw wylosowany na te zawody. W kasku czerwonym na otwarcie pojedzie Greg Hancock, w żółtym Nils Christian Iversen, w niebieskim Karol Baran i w białym Linus Sundström. Hetmańska 69 wita Państwa taką oto sytuacją, że pierwszy w taśmę chyba wjechał. No właśnie, nie pan w żółtym, ale no byłaby to arcyciekawa sytuacja, gdyby pan Maksimum sprzed tygodnia z Mościc 18 punktów, chociaż Janek miał go już tak naprawdę na widelcu w 15 wyścigu, gdyby troszeczkę inaczej przypilnował tego motocykla prowadzenia. Gdyby... Nie zrobił to celowo, to była jakby pokaz jazdy dżentelmeńskiej w przeciwieństwie do wcześniejszych wyścigów, a tutaj no i myślę, że jeszcze jedna powtórka się przyda. Czerwony, żółty kask obserwujemy. Moim zdaniem, chociaż Leszek Dębski nieopodal naszego stanowiska obserwuje te powtórki. Na pewno ruszył się pierwszy Greg Hancock. Prosi na chwilę się zatrzymał i później tak jakby razem wspólnie z Iversenem ruszyli mocno do przodu. Jak to się kiedyś mówiło w terminologii telewizyjnej, na jogu. Jednak moim zdaniem Greg Hancock pierwszy dotyka taśmy. Czy taka jest decyzja sędziego? Zdaje się, że nie. Patrząc po reakcji kibiców na stadionie, to zdecydowanie. Za chwilę usłyszymy o decyzji. Kask. Otrzymujemy decyzję już przekazaną przez arbitra, że wykluczony z powtórki. Żółty. W zasadzie z powtórki. No, będzie teraz powtórka, ale z wyścigu pierwszego, że wykluczony jest... Nils Christian Iversen, proszę Państwa, więc mecz rozpoczyna się pechowo. Nils Christian Iversen, proszę, jaki tłok? Chyba zaczniemy tam pobierać abonament w parku maszyn przy naszym monitorze, bo Nils Christian Iversen nie wierzy w to, co zostało mu zakomunikowane chyba przez ludzi ze sztabu gorzowskiego. Chętnie byśmy zobaczyli jeszcze raz powtórkę, bo myślę, że tutaj każdy miałby rację, jakąkolwiek decyzję sędzia by nie podjął, bo stąd może na prośba. Wygląda, że po prostu oni tak mniej więcej razem dotknęli. No i znowu się kłania jakby brak możliwości tutaj dokładnego sprawdzenia jakiejś fotokomórki czy innych urządzeń, które są ogólnodostępne w dzisiejszych czasach i pewnie byśmy mogli to stwierdzić. Na pewno pierwszy rusza się Hancock, ale który pierwszy...
Moim zdaniem, proszę Państwa, pierwszy jednak dotyka Greg Hancock tej taśmy. Z tej powtórki na pewno było widać, że ta taśma, no chyba tak. Jednak to Greg Hancock okazuje się... Komentarz od sędziego mamy tutaj jak gdyby na bieżąco, że to jest ciężki temat, ale gdybyśmy przyjrzeli się tak naprawdę na jeszcze... Łukasz Bency, Nils Christian Iversen i to będzie jakaś tutaj uwaga a propos... No właśnie, a propos czego? Nils, you still cannot believe what was happened, what the opinion? Seriously, I just saw the replay. Greg, he touched the, with the front wheel on the table before me. Yeah, we saw that. So what the fuck is going on with the referee? Why does he exclude me? Is he fucking out of his brain or what? Thank you very much. Tyle Nils Christian Iversen. Bardzo wzburzony. Potwierdza to, że na powtórkach było widać, jak to Greg Hancock dotyka taśmy po raz pierwszy. Mówi, cóż dzieje się z sędzią? Czy on tego nie widział? Bardzo wzburzony Duńczyk wraca właśnie do swojego boksu, a my wracamy na tor. Dziękujemy bardzo, Łukasz. Dziękujemy Ci też, że nie przetłumaczyłeś dokładnie ostatniego zdania z wypowiedzi Nilsa Christiana Iversena. Również taką odnieśliśmy tutaj z Krzysztofem, siedząc tak naprawdę 3 lub 4 metry od arbitra, że jednak to Greg Hancock pierwszy dotknął. Jeżeli czuł, że pierwszy dotknął, chociaż nie, bo Greg miał głowę skierowaną na zamek w lewą stronę. Mógł się przyznać. Nie mógł widzieć momentu, kiedy dokładnie. Tak naprawdę taśmy dotyka Nils Christian Iversen, ale... No właśnie, Bartosz Zmarzlik naturalnie, więc może nie będzie tak źle dla gorzowian, bo młodzieżowiec zastępuje Iversena. Hancock, świetny start oczywiście. Na prowadzenie już jest Amerykanin, a za jego plecami dwa żółto-niebieskie kombinezony. W tej chwili widzimy, że za plecami Amerykanina jest Bartosz Zmarzlik. Trzeci jedzie Linus Sundström, ale już teraz wypychany tutaj od krawędzi przez Karola Barana. I to oznacza ta zmiana pozycji, że Karol Baran daje w tym momencie prowadzenie biegowe 4-2 drużynie PGE Stali Rzeszów. Sundström stracił dosyć łatwo te punkty, nie przypilnował krawężnika. Widać, że nie analizował chyba tylu powtórek, tylu meczów wcześniejszych rozgrywanych na rzeszowskim owalu, co inni zawodnicy z Gorzowa, bo chwalili się tutaj i Tomasz Gapiński i inni, że oglądają, że korzystają z dobrodziejstw internetu, że tutaj różne sytuacje w związku z zachowaniem rzeszowskiej nawierzchni mają rozpoznane, mają świeżo w pamięci. I pierwszy wyścig kończy się zwycięstwem miejscowym. 4-2, Amerykanin Greg Hancock. Nie będziemy się już pastwić nad wielkim amerykańskim mistrzem, ale tak naprawdę nie powinien naszym zdaniem jechać w powtórce tego wyścigu, tym samym nie powinien go wygrać. Drugie miejsce w tej gonitwie Bartosz Zmarzlik. Trzecie Karol Baran po pięknej akcji, po wyprzedzeniu z wyjścia po kredzie Linusa Sundströma, który punktów dla gorzowian nie przywiózł. 4-2 po pierwszej gonitwie w Rzeszowie. Teraz, proszę Państwa, pora na spostrzeżenia i refleksje Krzysztofa Cegielskiego. Ich Y i Bartosz Zmarzlik równo wyszli w tym momencie startowym, jednak dojazd do łuku należał już do Amerykanina. Bartosz szybko się zreflektował, już na drugim łuku podjął akcję, dosyć odważną, dobre wejście środkiem toru, zejście do wewnętrznej i tutaj nie stracił, ale kolejne okrążenia już należały zdecydowanie do Hancocka. Tutaj widzimy wjazd na linię toru jazdy Zmarzlika przez Hancocka i wiedział Amerykanin, że pierwszy łuk, pierwszy bieg, on tutaj od wewnętrznej po prostu odjechać nie mógł. Tam jest przyczepniej, tam jest trochę bardziej wilgotno, więc tam należało się poruszać. No, szybko Karol Baran przedostał się na trzecią pozycję, co potwierdza, że te wyjścia z łuków po wewnętrznej w tym pierwszym biegu na pewno były trochę bardziej przyczepne niż po zewnętrznej, bo Linus Sundström jakiegoś tam wielkiego błędu nie popełnił. Bartosz Zmarzlik pojechał, zdobył dwa punkty, no ale to już jest jednak jedna strata wyścigu, w którym Bartosz musiał pojechać, więc na pewno ten mecz dobrze dla gorzowian się nie rozpoczął. No właśnie, tego jednego startu może ewentualnie jako rezerwa zwykła tak gdzieś tam później między biegiem 11 na przykład a 13. Ale Łukasz Bęc i teraz poznamy zdanie Grega Hancocka na temat tego wyścigu i tej feralnej sytuacji z pierwszej wersji.
Greg Hancock, quick one, Greg, about the gate. It was fantastic in the second one. What is your opinion about the first one? Because Nils is very upset about the exclusion. Yeah, I can understand that too. It's just the referee held the tapes a very long time, both times there. And for me, all just my clutch got extremely hot, and suddenly the bike started pulling, and I was trying to stop it, but I guess I didn't hit him before he did, which I'm lucky, but I feel bad for him. Dziękuję, thank you. Greg Hancock mówi tu, uwaga, rzeczywiście bardzo źle się czuję, jeżeli chodzi o Nilsa, bo ja też czuję, że dotknąłem jako pierwszy tej taśmy, a powodem jest to, że sędzia bardzo długo trzymał procedurę zwolnienia taśmy maszyny startowej. Moje sprzęgło bardzo mocno się zagotowało, zagrzało i zaczęło ciągnąć motocykl. Wtedy ratowałem się jak mogłem i bardzo współczuję Nilsowi tej sytuacji. Tyle, Greg Hancock. Dziękujemy bardzo Grygowi naturalnie i Łukaszowi tutaj za czujność. A to jest jeszcze powtórka dla pana arbitra, który zastanawia się, czy na tym wyjściu Karol Baran nie przejechał dwoma kołami. No to ta powtórka mu nie odpowie na pewno. Ta powtórka, nie, bo to jeszcze nie było to okrążenie, bo to nie było tak naprawdę, Krzyśku, to okrążenie. Dokładnie. To było wyjście z pierwszego łuku, prawda? To też jest wyjście z pierwszego łuku. Takie odniosłem wrażenie. Chodzi tutaj tak naprawdę o trzecie okrążenie i wyjście z drugiego. To jest wyjście z pierwszego łuku również. A może sędzia się zastanawia nad tutaj wyjściem Sundströma, który jedzie, ale ciężko. A więc zdaje się, wszystkie wątpliwości arbitra, mimo że nam wydawało się, że chodziło o inną sytuację, o to wyprzedzanie Karola Barana. Ale czas 2 minut włączony, zielone światło nad parkingiem, dwójka już wysoko uniesiona i na zegarze minuta i 2/4. Zatem możemy Państwu szybciutko podać obsadę wyścigu młodzieżowego. To był czas odpoczynku dla Bartosza z Marsdyka, bo on mimo, że był przewidziany dopiero do startu w wyścigu młodzieżowym, to mamy średnie, proszę Państwa, Krystiana Rempały, a więc również ciekawa statystyka średnia w drugim biegu, czyli w wyścigach młodzieżowych. No i doskonała jego postawa, 12 punktów i 2 bonusy na wyjeździe, chociaż tak naprawdę dla niego, pamiętamy, nie na wyjeździe, bo on jest tarnowski chłopak. Tak, no stamtąd pochodzi, tam tor tarnowski zna nie gorzej niż rzeszowski, mam wrażenie, więc świetnie to wykorzystuje, ale to nie tylko w Tarnowie, przecież spisał się dobrze, te starty jego regularnie już są bardzo dobre, no i stał się takim pewnym punktem tej drużyny. No zawsze jest jakiś sezon, gdzie ktoś wyskakuje i staje się tym objawieniem, gdzie nikt się tego aż tak bardzo nie spodziewa. No i w tym roku na pewno Krystian Rempała, Maksym Drabik i pewnie jakiś inny zawodnik, o którym w tej chwili nie pamiętam, znaleźliby się, o których można powiedzieć, że są objawieniem tego sezonu. A to jest Bartosz z Marsdyk. Średnia w drugich wyścigach, czyli w wyścigach młodzieżowych, traci naprawdę setne części sekundy, 2,92. Ale to już nie jest objawienie, to jest potwierdzenie to jest ogromnej klasy. Imponująca średnia i to jest zawodnik, który wygrywa, no tak naprawdę, sądząc po tym, ile stracił, to on chyba przegrał w tym sezonie jeden wyścig młodzieżowy. Tak, zaczyna świetnie zazwyczaj, kończy też zazwyczaj świetnie w 14 biegach, bo tą średnią w 14 biegach ma też bliską 3 punktów. Zmarznik w żółtym, Krystian Rempała w niebieskim, Adrian Cyfer w białym i Artur Czaja spod płotów kasku. Czerwonym ciągnęło Czaje, ale sędzia go przytrzymał. Zmarznik już jest z przodu. Czaja wchodzi po krawędzi. Oczywiście tam nie zostawia Bartosz Zmarznik miejsca. Jest zbyt doświadczonym zawodnikiem, mimo tego młodego wieku, mimo 20 lat. I on już dopasowany świetnie po tej przejażdżce, po tej pogoni za Hancockiem. A tutaj mamy, proszę, jaki świetny atak. Cyfer pozbawił trzeciego miejsca w tym wyścigu Krystiana Rempałę, więc teraz odwraca nam się ten trend, bo patrząc na niektóre mecze w wykonaniu rzeszowian, to paradoksalnie lepsze rezultaty notował, jak powiedziałeś, Krzysztof, przed chwilą Krystian Rempała, a nie starszy i bardziej doświadczony Józek, czyli były częstochowski junior Artur Czaja. Teraz Czaja jest na miejscu drugim, ściga go jeszcze Cyfer, a Krystian Rempała, no tutaj jakaś mała pomyłka w dopasowaniu sprzętu na jego pierwszy start. Jeszcze Cyfer, kończy się ten wyścig, doprowadzają do remisu przy jezdni.
4-2 dla Moneymakesmoney.pl Stal Gorzów. Za 3 przyjechał Zmarzyk, 2 punkty przywiózł do mety Artur Czaja, 1 punkt Adriana Cyfera i bez punktu niestety chwalony przez nas przed tym wyścigiem Krystian Rympała. No ten mecz niedobrze się zaczął dla gorzowian, ale ten wyścig już myślę, że w kibicach gorzowskich może wlać trochę więcej optymizmu, bo oczywiście Bartosz Zmarzlik wygrał, ale to zawsze może coś się wydarzyć, zwłaszcza na wyjeździe, a tutaj Bartosz nie pozostawił złudzeń. Pierwsze pole startowe z dużą przewagą już na pierwszym łuku i później tylko tą przewagę powiększał, ale większą radość myślę, że kibicom gorzowskim mógł dać tutaj i dał Adrian Cyfer, który był na czwartej pozycji, ale tu wykorzystał ten wyjazd na zewnętrzną część toru oszprycowany przez Artura Czaję, Krystian Rympała, a to moment startowy, gdzie obaj rzeszowianie czołgali się w kierunku taśmy, także dzisiaj ewidentnie problemy ze sprzęgłem u tych zawodników jak na razie, ale myślę, że sędzia dopilnuje tego w kolejnych wyścigach i już teraz przytrzymał ich długo i dlatego nie najlepiej wyszli obaj rzeszowianie ze startu. Adrian Cyfer konsekwentnie, dobrą ścieżką, środkiem toru, widać, że wyciąga wnioski z poprzedniego biegu, widzi, którą ścieżką trzeba jechać i zbliżył się nawet do Artura Czai, jadąc tą właśnie dobrą alternatywą. Nie wiem, Krzysztof, dwa wyścigi za nami. Czy ty zwróciłeś uwagę, wspominał mniej więcej 2-2,5 godziny przed zawodami tutaj trener Stanisław Chomski, że nieco inne, nieco bardziej wymagające są wejścia w łuki. Czy ty zauważasz jakieś niepokojące zachowania zawodników na pierwszym bądź też na drugim? Czy tam konsystencja różni się jakoś na twoje oko? Nie, z naszej perspektywy w tej chwili tor wygląda idealnie, równy. Na wejściach również nie widać, żeby zawodnicy zwalniali, kalkulowali, wchodzą wąsko, wchodzą szeroko, nic im nie przeszkadza w tych wejściach, więc być może tak było wcześniej, być może podjęto jakieś prace i dlatego teraz jest idealnie, bo myślę, że tor jest dobry do ścigania, można wybierać różne ścieżki, tylko trzeba chcieć i to próbować, a na razie aż tak wielu chęci nie wszyscy mają, no ale zobaczymy, jak będą przegrywać starty zawodnicy, którzy najczęściej wykazują się tą ambicją, Kildemant, Bartosz Zmarzlik czy inni tego typu zawodnicy. Powiem ci, Krzysztof, że na pierwszym wirażu rzeczywiście ja stwierdziłem za 2 godziny przed zawodami, że to wejście po wewnętrznej było minimalnie bardziej przyczepne, ale kiedy ono wyschło, kiedy jeszcze operowały tutaj ostatnie promienie zachodzącego słońca, leciutki wiaterek, odnoszę wrażenie, że twardsza była nawierzchnia po zewnętrznej na wejściu w pierwszy wiraż, tutaj za lampami sygnalizującymi wykluczenia, ale teraz w zasadzie po tym, jak to przeschło, jak to się wszystko wyrównało, jak zostało jeszcze w ostatniej chwili polane, to wydaje się, że ten tor jest w tej chwili no niemal identyczny w każdym, ale to w każdym miejscu. Trzeci wyścig przed nami, 8 sekund. Wszyscy stanęli w tej chwili. Myślę, że to już ten etap zawodu, że trzeba na stojąco dopingować swoją drużynę. Matej Żagar w żółtym, w czerwonym Dawid Lampart, w białym Tomasz Gapiński i w niebieskim Kenny Larsen. Tuńczyk skośnie do taśmy i świetnie wyskakuje. On ma niesamowitą średnią na własnym torze. Pojedzie tam naokoło i teraz z dwóch stron wyprzedzili. Ależ fantastycznie wyprzedzili Żagara. Żagar się odgryza, wchodzi, przedłuża wejście. Tak jak to tłumaczył na odprawie Stanisław Chomski. Ale znowu Larsen świetnie tutaj wyskakuje pomiędzy pary, gdzie był tam ściśnięty na chwilę przez gorzowia. Żółto-niebieskie kombinezony, to ułatwi Państwu śledzenie, którzy na co dzień nie rozpoznają barw tych globów. Czerwony i niebieski kask to oczywiście gospodarze. Na prowadzeniu jest Dawid Lampart, drugi jedzie Kenny Larsen z Danii, a teraz już spora strata zawodnika w kasku żółtym, czyli Mateja Żagara ze Słowenii. I z tyłu stawkę zamyka Tomasz Gapiński. Blisko jedzie za Żagarem. Czy byłby w stanie pojechać szybciej, gdyby Żagar go przepuścił? Podjąć tutaj jakąś akcję pościgową. Boję się, że nie. 5-1 dla PGS Stali Rzeszów w gonitwie trzeciej. Lampart 3. Larsen 2, Żagar 1, Gapiński bez punktów.
No cóż, ciekawa sytuacja, ale tu ja od razu, Krzysztof, pozwól, że opowiem o tym, że Matej Żagar, tak naprawdę obserwowaliśmy go podczas próby toru z Michałem Kuglerem z zarządu Stali Gorzów i widać było. On kilka dni temu, w poniedziałek, zdaje się, miał bardzo poważny wypadek w lidze angielskiej. Jak powiedział mi Matej przed zawodami, to był jego najpoważniejszy dzwon tak naprawdę od 10 albo może więcej lat. Rozbity, boli go, nie jest złamany, ale boli go obojczyk, boli go mostek. Tak naprawdę po tym, co mówi na temat stanu swojej głowy, to musiał tam być też poważny wstrząs mózgu. No i już podczas próby toru Matej Żagar nie wyglądał na takiego zawodnika. A przypomnijmy, bo jeszcze może w późniejszej fazie meczu przypomnimy, że on tutaj w sezonie 2008 reprezentował klub z Żurawiem na plastronie. Także dzisiaj Matej Żagar no, nie jest dysponowany tak idealnie, proszę. Tutaj objechali go w sposób niesamowity. Oczywiście Matej tutaj jeszcze się odgryzł, ale później świetna jazda. Tutaj Larsena, który wydawało się, że może być zablokowany przez gorzowian. Jednak on się przedarł tutaj taką ułańską szarżą i za chwilę podążyli wespół z Lampartem na podwójnym prowadzeniu. Na pewno informacja o tych problemach Słoweńca jest dużym problemem dla Gorzowia, no bo trener Gorzowian głównie liczył właśnie na Mateja Żagara, który, tak jak wspomniałeś, zna ten tor, jest w dobrej dyspozycji i powinien tutaj punktować bardzo solidnie. Teraz miał trudny wyścig, nieźle wyszedł ze startu i mimo tego, że Lampard z Larsenem nie pomagali sobie na pierwszym okrążeniu, to Larsen wyszedł z tego obronną ręką i dowiózł 2 punkty, więc 5-1 dla rzeszowian i to oni teraz jakby te humory mają lepsze. Ty widzę, też masz dobry humor, bo uśmiechnąłeś się, kiedy usłyszałeś ten utwór, którym witany jest Krzysztof Kasprzak. Już w tej chwili stało się to rytuałem. Się, bo śpiewasz mi tutaj pod nosem, więc jest to zabawna piosenka. Piosenka, którą Krzysztof Kasprzak jest witany na każdym żużlowym stadionie. On teraz rozpocznie swoje starty z pola B. W kasku żółtym po lewej ręce będzie miał Christiana Rempałę. Trzecie pole, kask czerwony, Peter Kildemand, czyli rekonwalescent. Pozaklejane również jego dłonie, jego ręce takimi tejpami wzmacniającymi siłę, przygotowującymi Duńczyka do zmagań. No i z pola zewnętrznego w białym kasku wystartuje Adrian Cyfer, który tak dobrze zaprezentował się w swoim pierwszym wyścigu. Zakończył się mecz, tak? Dwupunktowym zwycięstwem pana menadżera Skórnickiego, dzisiaj osłabionego. Bez Petera Pawlickiego pojechał ten mecz, ale jednak Unia Leszno to wygrała. Co to oznacza? Na pewno, że Unia Leszno jest liderem. Powiemy o tym po tej gonitwie na pewno. Teraz patrzymy na wyścig czwarty. I teraz świetnie idzie Krzysztof Kasprzak. On tutaj nakrył elegancko krawężnik. Piękny palas na wyjściu. Jeszcze czy popatrzy, czy rozejrzy się, czy poczeka, czy zorientowany jest, że tam jest Cyfer. Czy jedzie w takiej fazie obronnej. Tak układa ciało na motocyklu, żeby tylko pognać do przodu. Czy też może teraz powinien rzucić okiem do tyłu. 5-1 dla Moneybags, Money.pl, ale Krzysztof Kasprzak nie patrzy. Patrzymy my na jego kask, na to, gdzie on spogląda w czasie wyścigu łączności radiowej. Jeszcze na żużlu nie mają cyfer, doskonała prędkość jego motocykla po tym, jak przełożył się tutaj po wyścigu młodzieżowym i chyba ten cyfer dowiezie. Jest w stanie dowieźć 5-1, chociaż teraz Kildemand już zbliżył się na tyle, rozpędził, prostuje motocykl tam w szczycie, ale z dziecinną łatwością zrobił to Kildemand, ale jeszcze straszy na wejściu w drugi wiraż Adrian Cyfer. Piękny bieg, piękna pogoń, rekonwalescent Kildemand ostatecznie na kresce zbliżył się, ale to już chyba wynikało z tego, że przymknął wcześniej gaz Krzysztof Kasprzak. 4-2 dla przyjezdnych. Kasprzak 3, Kildemand, wielkie brawa dla niego za fantastyczną pogoń, za wyprzedzenie Adriana Cyfera, który przywiózł 1 punkt, a na mecie bez punktów pojawił się Christian Rempała. No i zobacz, wychwaliliśmy chłopaka przed jego pierwszym startem, a tutaj w programie u niego 2-0. Tak jest, wręcz przeciwnie startuje Adrian Cyfer, a wielkie brawa dla Krzyśka Kasprzaka, który szybko tutaj odgryzł się za to złośliwe przywitanie
słynną piosenką, więc świetny start Krzysztofa. Tutaj dobry moment startowy, świetny też dojazd do pierwszego łuku i gorzowianie na dwóch pierwszych pozycjach. Tutaj Adrian Cyfer po zewnętrznej części toru. Owszem, gdyby Krzysiek Kasprzak tutaj wypuścił Adriana Cyfera, mogliby jechać parą, no ale wiadomo, kto jechał z tyłu. Aczkolwiek ja po tej jeździe Kildemanda no, spodziewałem się więcej, bo nie jechał tak, żeby wyprzedzić. Tak naprawdę trzy kółka pokonał po wewnętrznej części toru asekuracyjnie i dopiero a tak naprawdę jeden łuk mu wystarczył do tego, żeby dogonić Adriana Cyfera, a następny łuk po zewnętrznej do tego, żeby wyprzedzić młodego gorzowianina, dla którego wielkie brawa, bo do końca nie odpuszczał, jeszcze chciał skontrować wchodząc pod Kildemanda, ale to już mu się nie udało. Kildemand na pewno tutaj pokazał, że tak właśnie też trzeba jechać na torze w Rzeszowie. Ta ścieżka jest na środku toru, nie po wewnętrznej. I to jakby pokazuje, gdzie zawodnicy powinni pokonywać te łuki. Jeśli chce się wyprzedzić, to samo się nie zrobi. To trzeba coś zrobić, żeby po prostu przeciwnika wyprzedzić. Ale Kildemand zna ten tor doskonale, kiedy tylko wszedł ciasno za kołem i odprostował w szczycie ten motocykl na chwilę, to przy rozpoznaniu toru, przy jego know-how, przy tym balansie, tak był w ciągu praktycznie półtorej sekundy, już był przed Cyferem. Jeszcze tylko ważna uwaga, pamiętajmy, że Peter Kildemand jest rekonwalescentem, odpuścił nawet w piątek niezwykle prestiżowe dla niego indywidualne mistrzostwa Danii rozgrywane w Slagenrup, gdzie z kolei złoty medal, czwarty z rzędu bodaj w swojej karierze, założył na szyję Nils Christian Iversen, znowu pokonując Nickiego Pedersena. Tyle na razie, proszę Państwa, od nas po czterech wyścigach 13-11, a my oddajemy głos do naszego studia. Dziękujemy bardzo, jesteśmy oczywiście z Jackiem Ziółkowskim. No i co, Jacek, najświeższe informacje, najpierw Zielone Góry, tam Falubas wygrywa, prowadzi z drużyną grudziącką 21-9, no a zatem chyba zgodnie z przewidywaniami, tak to wszystko wygląda, natomiast mecz, o którym mówili komentatorzy, zakończony, Leszno wygrywa dwoma punktami z drużyną wrocławską i spójrzmy, szanowni Państwo, na tabelę, jak to teraz wygląda, no bo znamy przecież pary półfinałowe, a zatem Leszno, Tarnów, Wrocław, Toruń i tak, w półfinałach będzie to wyglądać następująco. Drużyna z Leszna rozpocznie te półfinały w Toruniu, natomiast ekipa tarnowska rozpocznie we Wrocławiu, by potem pojechać u siebie na własnych torach w rewanżach. Zaskoczenie jakieś? Częstochowie, przepraszam, tak, jesteś czujny. Dziękuję tobie bardzo, oczywiście w Częstochowie, tam już prace trwają. Nie, to znaczy tutaj wszystkie trzy drużyny chciałby uniknąć kontaktu spotkania z Unią Leszną, bo spotkanie z Unią Leszną, no to, że tak powiem, duże schody. Unia duże jest wyzwanie. W sezonie bardzo silna. Jeżeli chodzi o mecz w Zielonej Górze, to tak jak mówiliśmy, zgodnie z przewidywaniami, myślę, że ten mecz zakończy się zdecydowanym, wyraźnym zwycięstwem Falubazu. To wracamy do Rzeszowa, Jacek, oczywiście, bo będziemy trochę dzisiaj na dwóch stadionach, ale popatrzmy, co działo się właśnie z tą taśmą nieszczęsną. Mieliśmy, wspólnie siedzieliśmy tutaj, kiedy były problemy z taśmą, ale z całą maszynerią, a teraz spójrzmy, jak wyglądała sytuacja z wyścigu pierwszego. Greg Hancock kontra Nils Christian Iversen. Słyszeliśmy opinię zawodników, jaka jest opinia twoja, Jacku? Na pewno zawodnikiem, który pierwszy się ruszył, był Greg Hancock. To jest pewne. Natomiast kilkakrotnie oglądaliśmy powtórkę i tutaj naprawdę to samo dotknięcie taśmy to było prawie równoczesne. Sędzia jest idealnie vis-a-vis maszyny startowej. Ze swojego doświadczenia wiem, że stamtąd naprawdę widać bardzo dobrze. Tutaj na powtórkach wydaje mi się, że tak, Greg się ruszył, ale czy pierwszy dotknął kołem Greg do dolnej taśmy, czy pierwszy dotknął Nils Christian Iversen, nie Trudne zadanie na bieżąco podejmować decyzję. Oczywiście to wszystko dzieje się tu i teraz, szanowni Państwo, a już teraz przed nami wywiad, zdaje się, Kuba Zborowski i jego gość. A ze mną jest Bartosz Zmarzyk. Powiem Państwu szczerze, bardzo ciężko jest zawodników drużyny, gości i nie tylko wyciągnąć do wywiadu. Bartek mi powiedział, jak wejdę do wywiadu i przywiozę zero, będzie na Ciebie. Bartek, mam nadzieję, że tak nie będzie. Jak na razie ciężki mecz. Rozmawiałeś z Adrianem, wspólnie analizowaliście jeszcze z trenerem to, co się wydarzyło. Wy robicie swoje. Juniorzy właściwie wygrywają w tym momencie biegi i to jest to, czego od Was się oczekuje, nawet nadto. No tak, już łatwych meczów nie ma, więc każdy mecz jest ciężki, do każdego trzeba mieć respekt i staramy się robić wszystko, co w naszej mocy. Szczerze, pierwszy raz dzisiaj widzę Was jako drużynę. Dlaczego tak późno? Może dlatego, że tak było to wszystko źle, więc no ale zapomnijmy o tym, będzie dobrze. Jak Ci się dzisiaj jeździ, bo tor jest ewidentnie przygotowany pod walkę i właśnie o taką walkę równą na torze, bo jedni i drudzy zawodnicy radzą sobie bardzo dobrze. Tak, tor jest świetnie przygotowany i
zobaczymy, jak się dalej będzie ten mecz. Tyle, skupiony Bartek Zmarzlik, uciekaj, dziękuję ci i mam nadzieję, że nie przywieziesz zera. Tyle, Bartosz Zmarzlik, dziękujemy z Parku Maszyn. Dziękujemy bardzo, że Bartek przyszedł, bo wiemy, że mecz żużlowy w Parku Maszyn to jest prawie jak w biegu, to jest kocioł, to jest naprawdę rzecz, w której dużo się dzieje. Jacek, to zobaczymy sobie wyścig trzeci, bo tam bardzo naprawdę ciekawe. Sporo się działo właśnie na dystansie. Przypomnijmy, jechali tutaj Lampard, Żagar, Ljung, przepraszam, Larsen, bo patrzę do starego programu, i Gapiński. No i co, wydawało się, że na starcie... Świetne rozegranie pierwszego łuku przez Dawida Lamparda, a potem na drugim łuku fantastyczne wejście Kenny Larsena pomiędzy dwóch zawodników z Gorzowa i dojście do Lamparda na drugą pozycję i wygranie wyścigu, bardzo ważnego wyścigu, na 5-1. No właśnie tutaj widzimy, jak to wszystko wyglądało. Lampard, Larsen, no i za tą parą rzeszowską czaili się gorzowianie, ale tutaj jakby w dalszej części tego wyścigu specjalnie wiele zrobić nie mogli. To zapytam ciebie, patrząc na te obrazki, o Krzyśka Kasprzaka. Odrodzenie? Czy to jeszcze za wcześnie powiedzieć? To jest dopiero jeden wyścig, prawda? Natomiast na pewno ten pierwszy start był bardzo dobry. Chociaż potem, jak Kildeman zaatakował po szerokim, minął Cyfera, to widać było na tym ostatnim łuku, jak bardzo zbliżył się do Krzyśka Kasprzaka. Poczekajmy na kolejne wyścigi. Być może Krzysio na jesieni odzyska formę i zacznie jechać tak, jak przyzwyczaił wszystkich kibiców polskich w zeszłym sezonie. Chociaż mówię, jeden wyścig jeszcze Jaskółki nie czyni. No pogoda już troszkę bardziej jesienna chyba, jednak te upały ustąpiły, to być może rzeczywiście Krzysztof znajdzie formę, a już teraz zdaje się kolejna rozmowa. Jest gotowy Łukasz, będę swoim gościem, no to zaczynamy. Którym jest tym razem Peter Spider Kildemand. Jak się czuje po powrocie? Bo widać było, że na początku spóźnił start, a potem odnalazł ścieżkę po zewnętrznej. First of all, how are you feel after comeback? And you find the correct setup and correct line on the outside? Yeah, I think I'm okay. Yeah, like you said, my start wasn't that good and I have to fight for the points and the last couple of laps I'll pick up some speed and get past him, so that's great. Czuję się dobrze, to jest najważniejsze po tym powrocie. Rzeczywiście, przegrałem ten start wyraźnie, potem odnalazłem ścieżkę po zewnętrznej i udało mi się minąć rywali. Ten tor sprzyja walce, to o czym mówił m.in. Bartek Zmarzlik. Jak na razie 2 punkty przewagi dla Żurawi. Jak to widzi Peter Kildemand, bo ten mecz nabiera rumieńców. The plenty of action to come actually, 2 points up for Stal Rzeszów. What do you reckon for the future hits? It's tough, but we just need to keep him behind and 2 points is enough for us. Bardzo ciężko, na pewno to spotkanie będzie przebiegać. Naszym zadaniem jest trzymać zespół gości za nami. Te 2 punkty przewagi powinny nam wystarczyć. Tyle, Peter Kildemand, dziękuję ci bardzo, ty syn tak. Dziękujemy bardzo, poliglota, jak zawsze Łukasz Bęc. Jacek, to jeszcze tak wracając do tego, co dzieje się w Zielonej Górze. 24-12, a zatem jest przewaga 12 punktów. Gdyby Falubas wygrał za 3, a to spotkanie skończyło się tak, jak brzmi wynik teraz, czyli różnicą 2 punktów dla gospodarzy, to patrzę w swoje magiczne rozpiski. Rzeszów na miejscu barażowym, no Grudziądz spada, natomiast przed Rzeszowem Gorzów i Falubas Zielona Góra. Ale zawodnicy na torze, no to bawimy się dalej. Wybieramy zawodnika meczu, zapraszamy. Jak krótkie prognozy twoje? Myślę, że Rzeszów powoli będzie się starał powiększyć tę przewagę. Bardzo szybka była ta para Lampard-Larsen w tym swoim wyścigu. Bo Kenny po prostu w momencie, kiedy minął tych dwóch Gorzowian, widać było, jak bardzo szybko dojechał do Dawida Lamparda. No powiem tak, Lampard bardzo dobrze zaczął ten sezon meczem z Spartą Wrocław. Zrobił chyba blisko kompletu punktu z bonusami. Na pewno kibice rzeszowscy nie mieliby nic przeciwko temu, żeby podobnie sezon zakończył. No dobrze, to zobaczymy, czy tak się stanie. A właśnie, teraz para Larsen-Lampard przed nami, no to już komentatorzy i zaczynamy wyścig za moment 5. Rzeczywiście, Dawid Lampard legitymuje się, tu może od razu Krzysztof dodajmy, średnią domową w wysokości prawie 2 oczek na bieg. To jest 1,967, czyli tutaj Jacek, dostrzegając niesamowitą szybkość Lamparda i właśnie Larsena, zwrócił uwagę na to, przybliżył nas do podprowadzenia tych emocji, bo teraz wydaje się, że para, która jechała bardzo szybko,
ze strony miejscowych spotyka się z parą, która jest taka mocno enigmatyczna, bo Sundström wiemy, że często ma na wyjazdach kłopoty, jadąc dwa biegi, na przykład czasami z zewnętrznych pól, zdobywając 2-0, później szybciej idzie pod prysznic. Natomiast Iversen tak naprawdę dzisiaj się nie przejechał, bo został moim zdaniem jednak w takich kontrowersyjnych okolicznościach niesłusznie wykluczony w gonitwie otwarcia. Zatem... Jest rozzłoszczony, więc to jest jakby jego plus prawdopodobnie, bo tutaj będzie chciał udowodnić, że jest najlepszy. Dawid Lampard z zewnętrznego, tor równany, trochę polany, więc po zewnętrznej może trochę nieć w tej chwili. Patrzymy. W żółtym Nils Christian Iversen, w niebieskim Kenny Larsen, w białym Linus Sundström i w czerwonym spod płotu Dawid Lampard. Skoczył świetnie Lampard. On zamknie tutaj wszystkich na pierwszym wirażu. Tak właśnie się dzieje. Iversen jednak łapie doskonałą prędkość tam z wyjścia, ale z problemami. Tam, gdzie mówił Stanisław Chomski, żeby uważać, że tam może ich pociągać. Tam właśnie wpadł teraz po Polaniu w jakieś delikatne turbulencje Nils Christian Iversen. I teraz cóż, Lampard jest z przodu, a Kenny Larsen chyba kontroluje sytuację i wiedzie za plecami swojego bardziej doświadczonego, utytułowanego kolegę z Danii. Nils Christian Iversen jest trzeci. Sundström za chwilę pójdzie na ławkę rezerwowych po tym wyścigu. Pojedzie dosyć daleko z tyłu. No i cóż, proszę Państwa, możemy powiedzieć, jeszcze goni Iversen. Lampard nie odjeżdża zbyt daleko, zastanawia się tu nad pewnymi wyborami na wyjściach. Kenny Larsen to mu utrudnia jazdę obronną przed pukiem Iversenem, ale 5-1. I jednak dla Rzeszowa przyjechał pierwszy Dawid Lampard, dla niego wielkie brawa, również dla Kenny'ego Larsena. On przyjechał drugi, 2 punkty i bonus. Nils Christian Iversen dzielnie walczył w tym wyścigu na pierwszym okrążeniu, później próbował gonić, ale ostatecznie tylko 1 punkcik, a Sundström, tak jak mówiłem, zakończył się okres tej takiej groźnej dla rywali jazdy Linusa Sundströma, troszeczkę ochłonął, odpoczął podczas wakacyjnych miesięcy. No i teraz cóż, nie mówimy tego absolutnie złośliwie, ale często zdarza mu się, że jeździ jednak z tyłu. Widzieliśmy moment startowy, świetny czy idealny start Dawida Lamparta, który strzelił się w ten moment startowy bardzo dobrze. Iversen po zewnętrznej części toru wcale nie gorzej, ale jednak tak jak mówiłem wcześniej, tor był równany, tor był polany i o ile na zewnętrznej on to polanie nie spowodowało nic złego, bo ta luźna nawierzchnia trochę dostała wilgoci, a nie za dużo, więc ona była, jest w tej chwili przyczepniejsza, a na tą twardą nawierzchnię ta woda spowodowała, że jest ta wewnętrzna część toru śliska i tutaj Iversen na drugim łuku padł trochę tego ofiarą, być może właśnie przeszkodził mu brak doświadczenia z tego toru, z pierwszego swojego wyścigu i w ten drugi łuk wszedł zbyt ostro, zbyt gwałtownie, za mocno wyłamał motocykl, jeszcze ta śliska nawierzchnia spowodowała, że skontrował go jeszcze mocniej, no i Larsen tak jak w pierwszym swoim wyścigu, tak i teraz wykorzystuje po prostu błędy gorzowian i ta para bardzo solidnie punktuje Lampard od startu na prowadzeniu, a Larsen odnajduje się w tych trudnych dla niego okolicznościach też bardzo dobrze. Wszystko to prawda, co mówi Państwu Krzysztof Cegielski. Patrzymy na nasze monitory. Średnia biegowa Petera Kildemanda, a średnia domowa, jednak domowa, troszeczkę wyższa. Peter Kildemand 2,143. No i cóż, teraz zobaczymy, jak Kildemand po tym pierwszym wyścigu, po swojej rehabilitacji, po tym, co zaprezentował, tę taką pogoń, która zajęła mu, jak Państwu powiedział wcześniej Krzysztof Cegielski, bardzo dużo czasu. Nie był to taki błyskotliwy przejazd, jak taki Kildemand. Tak, dopiero na trzecim kółku właściwie obudził się, można powiedzieć, i pomyślał sobie, co ja robię po tej wewnętrznej. To nie jest mój styl jazdy, no ale jak widać, był skuteczny. Teraz spotkają się w szóstej gonitwie następujące pary. Ze strony miejscowych w czerwonym od krawężnika rzeczony Peter Kildemand. Będzie mu towarzyszył Artur Czaja.
na polu trzecim. No a gość to Matej Żagar, mocno poobijany w Anglii Słoweniec, oraz przy ogrodzeniu Tomasz Gapiński. Czekamy, jakieś jeszcze problemy w procedurze startowej. Popatrzmy, Kildemand jednak czaja doskonale teraz. Prowadzi, ależ tam wpadł w kolejne, zwraca Łukasz Benz uwagę na tę kolejne właśnie, kiedy spacerowaliśmy przed zawodami po torze. No i tam pięknie chapło, jak to mówią żużlowcy, Kildemanda. Poleciał mocno motocyklem w górę, ale ratował się świetnie. Nie dojechał praktycznie nawet do połowy szerokości toru. Teraz na razie 3 do 3, ale to wiemy wskutek jakiego wydarzenia z udziałem Pająka. To się wydarzyło. Drugi jedzie jak na razie Tomasz Gapiński. On ściga młodego Artura Czaje, zwanego w Częstochowie i w Rzeszowie teraz Juskiem. Gapiński jest naprawdę szybki w swoim drugim wyścigu. Taki moment zawahania. Jak szeroko ma wjechać. Teraz próba przycięcia. Żagar natomiast atakowany przez Kildemanda omija tam z przestrachem w oczach. Kildemand te groźne miejsca na pierwszym wirażu, ale teraz już puścił się odważnie pod słoweńskiego komandosa. Meta Czaja przed Gapińskim, Kildemand i Żagar. Zatem znowu w kolejnym wyścigu mamy biegowe zwycięstwo miejscowych. 4 do 2. Krzysztof, jeśli tak to będzie w dalszym ciągu wyglądało, to może się w którymś momencie okazać, że jednak 3 punkty w jakiś dziwny sposób zostaną dzisiaj w Rzeszowie. No na pewno gorzowianie są w trudnej sytuacji, ale za chwilę tutaj jakieś rezerwy taktyczne, jakieś inne zabiegi. Tylko kto miałby tutaj ratować sytuację? Za chwilę Bartosz Zmarzlik będzie mógł potwierdzić swoją super dyspozycję, ale kto jeszcze? Matej Żagar przyjechał na czwartej pozycji tym razem i tutaj już od startu, tak jak poprzednim swoim wyścigu nieźle wystartował, tak teraz dużo gorzej spod taśmy wyjechał Słoweniec. Skorzystał tylko na tym wielkim błędzie Kildemanda. Pozytywnie jechał Tomek Gapiński. Wydawało się, że tutaj właśnie na tym drugim łuku, nieoszprycowany tą niezłą ścieżką, jednak tutaj moment zawahania, wyjazd w ścieżkę Tomka Gapińskiego przez Artura Czaje spowodował, że gorzowianin odpuścił. Tutaj mocno zamknął Artur Czaja Kildemanda do wewnętrznej. Ten wpadł w jakąś nierówność i wyrzuciło go bardzo szeroko i tak naprawdę był wyścig no, dwóch zdrowych prawdopodobnie i dwóch tych rekonwalescentów. I w obu tych sytuacjach korzystniej wypadli rzeszowianie. Tym razem Kildemand szukał po zewnętrznej, nie udawało mu się i tutaj wykorzystał za szeroki z kolei wyjazd Żagara, bo ta ścieżka najlepsza jest w momencie, kiedy wjeżdża się szybko i daleko wyprostowanym motocyklem, a Żagar tutaj wszedł wąsko, wyłamał i dopiero wtedy się wyniósł, tam jeszcze skontrował motocykl. To musiało się tak skończyć, bo po wewnętrznej też się tworzy lekka kolejna i ona może wykorzystywana być właśnie tak jak Kildemand to zrobił, kiedy kto inny popełnia właśnie jakiś tam mniejszy lub większy błąd. Jest Krzysiek Kasprzak teraz w tym wyścigu, więc zobaczymy, czy potwierdzi tą swoją świetną dyspozycję z pierwszego biegu. To jest siódmy wyścig, to jest średnia biegowa Krzysztofa Kasprzaka, który widzimy, że jest nieco wyższa minimalnie na wyjazdach. I pojedynki z Kildemandem, to jest bardzo ciekawa sytuacja, przegrane w tym sezonie. Ale przecież Krzysztof Kasprzak nie jedzie z Kildemandem w tym wyścigu, ale skoro już zaczęliśmy, no to może powiedzmy, że przegrał dwa razy w meczu ostrowskim Polska-Dania. W lidze w Gorzowie przegrał Krzysztof Kasprzak dwa razy z Kildemandem i w Grand Prix 4 wyścigi. Stąd, czyli wszystkie biegi przegrał. Czyli stąd taki fatalny... Na okazję dzisiaj się trochę podreperować. A nawet już się podreperował, bo w czwartym wyścigu jechali i Krzysztof Kasprzak był tutaj górą. Taki wyścig troszeczkę, proszę Państwa, zwiastujący, zapowiadający nam przyszłotygodniowe Grand Prix w Gorzowie. Krzysztof Kasprzak w żółtym, Greg Hancock w czerwonym, Bartosz Zmarzlik, dzika karta w białym. No i tylko Karola Barana nie zobaczymy prawdopodobnie na torze, ale może wybiera się Carlos i gdzieś na trybunach albo w jednym ze stoisk gastronomiczno
gastronomicznych będzie można Karola spotkać. Zobaczmy, siódma odsłona zmagań na stadionie rzeszowskim. Ruszają się minimalnie. Hancock z głową nisko opuszczoną do dołu. Świetnie startuje Amerykanina, tam po dłużej przeciera się. No właśnie, na razie wygląda na to, że Bartosz Zmarznik tutaj będzie próbował gonić Jankesa. Groźny, szybki jest Zmarznik, ale Hancock jedzie idealnie. Wejście teraz w małą próbę. Postraszenia pociągnęło do ciążony. Świetnie ten motocykl, ależ jedzie Bartosz. Teraz mocna taka kontra, bo oczywiście szybciej szedł po dłużej w drugi wiraż. Ma to wyczute znakomicie i manetką, i ułożeniem ciała na motocyklu. Hancock jednak tam nie popełnia błędu. Amerykanin Greg Hancock przed naszym juniorem Bartoszem Zmarznikiem. Jeszcze Zmarznik tam stara się tak przestawiać ten motocykl za szczytem, żeby szybciej pogonić za maszyną należącą do Jankesa, trzecim niebieskim kasku. Karol Baran, więc jeden dobry start Krzysztofa Kasprzaka, a w tym wyścigu już przyjeżdża z tyłu stawki niestety, bo liczymy oczywiście na przebudzenie, na lepszą formę Krzysztofa Kasprzaka. No ale cóż, na razie przywozi zero w tym spotkaniu, a my, Krzysztof, możemy odnotować kolejne 4-2, robi nam się 26 do 16. Już połowa jakby straty z Gorzowa jest odrobionych. No i mieliśmy trochę namiastkę Grand Prix Gorzowa, bo myślę, że ta walka Hancocka ze Zmarzlikiem absolutnie pasowałaby do tego właśnie cyklu o tytuł indywidualnego mistrza świata. Znowu problemy ze sprzęgłem miał Greg Hancock. Znowu nie stał nieruchomo. Znowu próbował tutaj szybciej wystartować niż sędzia. Ruszył bardzo dobrze Amerykanin, no i w pogoń za nim ruszył Bartosz Zmarznik. Tutaj świetny przejazd po drugim łuku. Z wyjścia z tego zakrętu jednak Greg Hancock znowu złapał jakąś tam przyczepność, ale ta walka była praktycznie do końca. Dopiero na trzecim okrążeniu, na pierwszym łuku, Bartosz Zmarznik dostał no tak potężną szprycę, jadąc bardzo szeroko od Amerykanina, że no musiał już odpuścić. Dużo zrywek tam zerwał, ale zatrzymał się właściwie w miejscu. Tutaj bardzo szybki wjazd po wewnętrznej Bartosza Zmarznika, ale gdyby jeszcze nie wykontrował po tym wejściu tak mocno motocykla na tej twardej nawierzchni, to miałby szansę. Jednak trudno było mu utrzymać właśnie taką płynną jazdę, kiedy tak szybko wyprostowanym motocyklem wchodzi się w łuk. Gdyby chciał płynnie przejechać, musiałby się wynieść szerzej na zewnętrzną, a tam był Greg Hancock i trzymał tę najlepszą linię. No ale zebrał niewątpliwie Bartosz Zmarznik kolejną pokaźną garść doświadczeń, która to może zaprocentować już w imprezie, o której wspominamy, czyli podczas sobotniego Grand Prix w Gorzowie. Kto nie ma jeszcze biletów, tego zapraszam. Bo tam jeszcze, zdaje się, bilety są w sprzedaży internetowej i w kasie można kupić. Tak widzimy, bawią się kibice rzeszowscy dzisiaj na trybunach swojego stadionu, na nowej trybunie przy Hetmańskiej 69. Po 7 wyścigach, czyli w tym umownym półmetku spotkania, jeszcze kiedy nie dzieją się może rzeczy najważniejsze, widzicie Państwo rezultat 26-16, jak mówi pan Cegła, połowa strat odrobiona. W związku z tym my na razie robimy sobie przerwę, a głos oddajemy do studia. Jesteśmy oczywiście z Jackiem Ziółkowskim. No dzieje się, dzieje, tak jak troszkę prognozowałeś, że gospodarze będą pewnie odjeżdżać. Powoli, powoli starają się budować właśnie przewagę. Pytanie, czy to będzie stała tendencja. Zobaczmy, szanowni państwo, teraz na statystyki. Oczywiście zaczynamy od drużyny gości z Gorzowa Wielkopolskiego. No i tu się rzuca na pewno kwestia Nilsa i Linusa. No ta para, oczywiście pamiętamy przypadek z taśmą. Decyzja na pewno mocno kontrowersyjna, ale popatrzmy, jeden punkt tylko tej pary i tak naprawdę... No oczywiście Bartek Zmarznik szaleje. Zmarznik robi swoje, ale chciałem zaznaczyć, że jest 7 biegów, on odjechał już dzisiaj, czyli praktycznie połowę, bo podejrzewam, że jeszcze pojedzie jako taktyczna raz, także tylko 3 wyścigi zostały. Niemniej to pierwsza para na pewno zawodzi. O ile nikt tutaj chyba nie liczył na jakieś punkty z tą czterema, to jeden punkt w biegach Iversena troszeczkę mało. Drużyna rzeszowska widzimy, no Dawid Lampart, wspomniałeś, jak szalał w, zdaje się, pierwszym meczu z Wrocławiem to było właśnie, a teraz oglądamy punkty też innych zawodników. No i Artur Czaj.
Jacek, to jest chyba niespodzianka. 5 punktów w dwóch startach. Wyjście z czwartego pola startowego. Świetnie wystartował, zamknął całą trójkę i pomknął do przodu, mimo że tam Gapiński próbował go gryźć przez pierwsze dwa okrążenia, to jednak bronił się skutecznie i dowiózł tą trójkę do końca. No, chciałbym zwrócić uwagę na środkową parę rzeszowskiej Stali, czyli i Lampard, i Larsen. Dwa razy, dwa starty i 10 punktów tej pary. Jeżeli dalej ci zawodnicy tak będą jechali, to no, szansa na tego bonusa powoli rośnie. Rzeczywiście tak może być. 10 punktów przewagi drużyny gospodarze. No Greg, Mr. Green, Hancock potwierdza to, co oglądaliśmy w Tarnowie 7 dni temu, gdzie też fruwał no, na swoim jako to, że przecież spędził tam parę dobrych lat. Tu widzimy jeszcze statystyki, jeśli chodzi o poszczególne wyścigi. Tak to wyglądało od początku. Już w pierwszym wyścigu 4-2 dla rzeszowian i jak na razie tego prowadzenia nie oddają. 26-16, a w Zielonej Górze prowadzi cały czas Falubas. Zdaje się 28-14, a zatem też wygląda na to tam, że będzie zwycięstwo gospodarzy, ale my posłuchajmy bohatera, jednego z bohaterów dzisiejszego spotkania, Kuba Zborowski, no i właśnie Artur Czaja. Tak jest, tak go chwaliliście, to jest z nami. Artur, 2-3, chyba ty sam nie spodziewałeś się tak dobrego początku zawodów w twoim wykonaniu, tak szczerze? Nie wiem, no dzisiaj po prostu przyjechałem sobie z domu i byłem spokojny i szkoda tego pierwszego biegu, bo trochę mi zabrakło, start miałem dobry, ale Bartek miał pierwsze pole i uciekł mi. Mała korekta i udało się wygrać bieg. Fajnie by było, jakby jeszcze jeden się udało. Pomogłeś swojemu koledze w szóstym biegu, bo tam Peter Kildeman, ty cały czas trzymałeś Gapińskiego. Czułeś go na plecach? Tak, bo dzisiaj nie można jakby nigdzie atakować indziej jak po krawężniku. No i po prostu wszyscy tak jadą. Kto wygra start, pojedzie może kółko trochę szerzej, a potem wszyscy jadą przy krawężniku, więc nie było innej opcji. Trochę uśmiechu na twarzy jeszcze i będzie dobrze, Artur. Tyle. Artur Czaja, dziękuję ci bardzo. Dziękujemy bardzo. My już teraz dla państwa właśnie mamy wyścig numer 6 z udziałem Artura Czaja, o którym ostatnio w ostatnich minutach tyle sobie opowiadamy. Mówimy, no to popatrzmy ze strony rzeszowskiej. Jechali Czaja i Kildeman, a w żółtym kasku Żagar i w białym Gapiński. Jacek, proszę cię analizę, bo tutaj było groźnie. Tak, tutaj groźnie było. Podniosło patera Kildemanta na wejściu w pierwszą. Opanował to, ale spadł na czwartą pozycję i bardzo trudno mu było odrobić te straty. Dopiero pod koniec udało mu się minąć Mateja Żagara. Natomiast Artur Czaja bardzo dobrze bronił się przed atakami Gapińskiego, zwłaszcza przez pierwsze dwa okrążenia. Potem już tą przewagę jakby uspokoiła się ta jazda, chociaż Gapiński do końca był groźny. No właśnie, wydawało się, że go może gdzieś tam juniora rzeszowskiego, popularny Gapa, złapać, ale jednak tak jak mówisz, rozsądne decyzje, rozsądna jazda młodzieżowca PG Stali Rzeszów i on przywiózł 3 punkty, no a Peter Kildeman tam wycieniał cuda, żeby dobrać się do skóry Żagarowi. No i udało mu się to właśnie w ostatniej chwili. Jeszcze wracając do Szai, po prostu po wygranym starcie chłopak nie popełnił żadnego błędu. Przejechał spokojnie 4 okrążenia i na tak równiutkim to, że jeżeli nie popełnia się błędu i jedzie się na prowadzeniu po starcie wygranym, to no, trójka musi być przywieziona. Tak to wyglądało do ostatnich metrów. Szanowni państwo, Peter Kildeman rzutem na taśmę właściwie przywozi jeden, ale pewnie bardzo cenny punkt dla drużyny rzeszowskiej. Mamy informację od naszych kolegów z wozu, że jest rezerwa taktyczna. Za Linusa Sundströma pojedzie Bartosz Zmarzlik. To było do przewidzenia. To było do przewidzenia. 26-16 reaguje Stanisław Chomski, no bo też chce ten dystans zachowywać, nie tracić większego. Trzeba się bronić, taka jest zasada, że jeżeli przeciwnik odjeżdża, to tą taktyczną należy wykorzystać jak najszybciej, żeby ta przewaga zbytnio nie urosła. No właśnie, tak to wygląda, zatem 26-16, szanowni państwo, my już teraz przy okazji zapraszamy na dzisiejszy magazyn PGA Ekstraligi zaraz po zakończeniu tego spotkania. Daria Kabała-Malarz przywita swoich gości, Janusza Kołodzieja, to będzie na pewno okazja porozmawiać troszkę o tym, co wydarzy się w playoffach. Będzie Robert Kościecha, Polonia Bydgoszcz, będzie też Michał Korościel, Radio Z, a zatem doborowe towarzystwo. No to Jacek, pytam o to, co będzie się działo dalej. Para Zmarzlik, Iversen kontra Krystian Rępała, Peter Kildeman. Pytanie o te starty popularnego pająka. Na razie Peter Kildeman no, nie robi tego, do czego przyzwyczajeni są kibice rzeszowscy. Może w trzecim biegu przynajmniej wyjdzie ze startu, wtedy zobaczymy, co jedzie, bo tak właściwie do tej pory 2 nieudane starty i potem taka męczarnia na dystansie. No właśnie, pająk jest znany z tego, że na dystansie potrafi robić cuda, no ale to ale dzisiejszy tor nie preferuje takiej walki, bo jest dość twardy, także ciężko jest atakować.
Natomiast Bartosz Marzik pojedzie właśnie pierwszy raz w biegu seniorskim nie z Hancockiem, bo do tej pory dwa razy przegrał z Gregiem Hancockiem, chociaż ten drugi wyścig już był taki na styku, no, na styku tak. Już Greg się musiał bardzo namęcić, żeby gonił trzykrotnego mistrza świata. To posłuchajmy Linusa Sundströma, który teraz odpoczywa, w ósmym wyścigu się nie pojawia, zatem już teraz Łukasz Bęc. Linus powiedział mi przed zawodami, że jechał tutaj bardzo dawno temu, jeszcze jako junior, i póki co chyba to widać, bo jakby powiedzieć po szwedzku neighbor, czyli niedobrze. Linus, you said to me that you've been ridden here many years ago as a junior. So far it looks that is very tough for you. Yeah, it is. It's definitely not the start that I wanted. And it's always a tough place to come to, and it's a very special track, and the home guys are really fast here. So 2-0 is far from good, and the coach is making the right decision to put Bartek in now. We're 10 points behind and need to start to catch some points on them. So hope Bartek needs to go out and do the job now. Rzeczywiście moja postawa na pewno jest bardzo słaba i trener Chomski, który mnie zmienia po dwóch zerach, gdzie nie mam ani startu, ani trasy i desygnuje do boju Bartka z Mazlika. Ja popieram tę decyzję i mam nadzieję, że Bartek da tutaj radę i da kolejny sygnał do walki. To bardzo trudne miejsce, kiedy się przyjeżdża tu do Rzeszowa, i bardzo trudny tor, na którym rzeszowianie po prostu są bardzo, bardzo szybcy. Tyle Linus Sundström. Dziękuję ci bardzo. Tak sumik. Thank you. Dziękujemy bardzo. To jeszcze króciutko. Jacek, był taki mecz 2 lata temu tutaj w Rzeszowie. Rzeszów kontra Gorzów. Pamiętasz wynik? 45-45. Kto najlepiej punktował w drużynie rzeszowskiej? Tego nie pamiętam. Jurica Pawlic. A. Gdzie ten Jurica dawny, prawda? No tak, tak by można było powiedzieć. Ma bardzo słaby. Dokładnie tak. A w drużynie gorzowskiej najlepszy był Iversen. 14 punktów. Bartek z Mazlik tylko 3 oczka. No to dzisiaj Bartek już ma 7. Tak jest. Może być zupełnie inaczej. Proszę głosować. Wybierz zawodnika meczu. Oczywiście zapraszamy, zachęcamy. Na razie prowadzi właśnie Zmarzlik. Bartek Zmarzlik, tak jest. Bartek Zmarzlik jak na razie najbardziej państwu przypadł do gustu, no ale to się może oczywiście zmieniać. No to co, przed nami ósma gonitwa, Piotr Olkowicz i Krzysztof Cegielski. Dziękujemy bardzo, Gabriel. Widzieliśmy Krzysztof. My z Krzysztofem, kiedy poza anteną rozmawiamy, to akurat spoglądamy tutaj na różne takie niuanse, które nie zawsze są widoczne w naszej transmisji. Tor wyrównany przez traktory, tor polany. I tutaj mamy taką, no, jakby to nazwać, drobną w sprawie czasów i szybkości. Tor na pewno nie jest twardy, bo przed chwilą w siódmym wyścigu 65-29 to jest czas Grega Hancocka 0,8 sekundy, praktycznie gorszy tylko od rekordu toru. Który czyli na twardym należy, torze nie da rady chyba. Który należy do Łukasza Sówki, a na twardym torze w Rzeszowie przeważnie czasy od rekordu toru bywają gorsze o 2-3 sekundy, więc jeśli Hancock tak naprawdę, no może jeszcze nie zbliża się do tego rekordu, ale jedzie w takim, powiedzmy, tempie. I Bartosz Zmarzlik również miał w swoim jednym z wyścigów, kiedy wygrał, podobny czas. Zobaczymy, jaki czas będzie teraz, po tym wyścigu. Ale tak naprawdę ten tor, mimo że wygląda tam z góry być może z tego... Nie, on się sypie, on jest luźny, on jest równy oczywiście, ale widać, że tutaj szpryca boli, szpryca jest, więc jest o co się oprzeć, a że trudno jest wyprzedzać, no to normalna kwestia. Tutaj pojedynek z Marzy Kildemant, Bartosz, trochę uwag do Kildemanda, że blisko stoi pierwszego pola, zobaczymy, jak sobie poradzą. Zmarzlik w białym, Kildemant w czerwonym, Iversen w żółtym i Christian Rempała lekko się ruszał w niebieskim z zewnętrznego. Rempała, ależ tam odsunięty przez Zmarzlika, wysunięty Kildemant. No i teraz wspaniałe, to jest tempo na rekord toru. Bartosz Zmarzlik przesuwa się idealnie, timingowo naprzód swojego motocykla, żeby tam dojechać do szczytu. I później znowu ta maszyna jest pięknie wypuszczona, tam przejechał przez te dziury, które traktory zniwelowały w pomałej, w szczycie pierwszego wirażu. 5-1 na razie, chyba gorzowianie zaczną odrabiać straty, więc świetnie trafiony ten manewr z taktyczną. Zmarzlik i Iversen, no ale cóż, odrabiamy straty, kiedy mamy na torze praktycznie najsilniejszą parę, a co będzie, kiedy znowu wyjadą ci, którzy przywożą zera, którzy jeżdżą w kratkę. Zmarzlik ciągle przed Iversenem, ostatnie okrążenie się rozpoczyna, Kildemant na tym razem przyjedzie, nic już nie wymyśli, przyjedzie trzeci, przywiezie za plecami Christiana Rempała.
Kubałek, który już w tym momencie praktycznie będzie tylko czekał na jakąś ewentualną taśmę kolegów. Już w tym meczu raczej nie będzie jeździł i będzie oczekiwał na prysznic ze smutną miną, bo w programie przy jego nazwisku niestety dzisiaj tylko 3-0. No, taki jest urok młodego wieku. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Jeśli jest się młodym, to popełnia się często błędy. Za chwilę zobaczymy czas, bo tak naprawdę przyjrzymy się temu teraz dokładnie, a patrząc na jazdę Bartka Zmarzlika, wyglądało to świetnie, a Bartosz nigdy nie odpuszcza, nawet jadąc daleko z przodu i trzyma gaz po prostu do samej mety. Tutaj miał trochę uwag do ustawienia Kildemanda, ale to mu nie przeszkodziło w tym, żeby po prostu wygrać ten start z Duńczykiem i wykorzystać jego dzisiejsze słabości. Jeszcze pomógł tym wypchnięciem Kildemanda na zewnętrzną Iversenowi. Ten wskoczył do wewnątrz. No i Iversen też wyglądał lepiej tutaj. Jechał dobrą ścieżką, dobre linie obierał. Przede wszystkim z wyjść z łuków szybko prostował swój motocykl i tak naprawdę Kildemand nie mógł ani na chwilę zbliżyć się na tyle, żeby podjąć jakąś skuteczną akcję. Nieźle strzelił się w moment startowy Krystian Rempała, ale zamiast do przodu pojechał w powietrze, bardzo wysoko, musiał przymknąć gaz. No i tak jak mówiłeś, kolejny nieudany wyścig. No cóż, nam jest bardzo przykro z tego powodu, bo pięknie się oglądało tydzień temu. Ja akurat miałem przyjemność być w Tarnowie i kiedy ten Krystian jechał i rządził tam i dzielił momentami, to tak naprawdę ręce składały się do oklasków. Chyba Bartosz Zmarzlik telefonuje tutaj do nas na wieżyczkę. Czas na pewno nie był rekordowy, 66.23 bodaj, tak? 32. No tak, no, ale to na pewno nie był bieg na rekord. Czego dowiemy się z korespondencji pana Bartka z panem Leszkiem? Chyba powoli nasza kamera bezprzewodowa zaczyna w tym pokoiku jury tracić zasięg, takie drobne zmrożenia. Chyba Bartosz bardziej słuchał niż mówi. Nie wiemy, czy chodziło o tę sytuację na starcie i może to sobie wyjaśniali, bo Bartosz gestykulował do sędziego swoje jakby uwagi, więc może teraz sobie to w elegancki sposób wyjaśnili. Muszę ci powiedzieć, że ja byłem akurat w Lublinie nie tak dawno świadkiem rozmowy Bartka, który został wykluczony w swoim czwartym wyścigu, gdzie tam jechał praktycznie na komplet w Lublinie. W finale Mistrzostw Świata Juniorów. Tak, i to w jaki sposób, akurat miałem tę przyjemność, że byłem przy rozmowie Bartka z Aleksandrem Latosińskim, arbitrem, w sposób w jaki rozmawiał, absolutnie nie używał tam żadnych słów, których nie powinien używać młody człowiek w stosunku do osoby starszej. Nie było tam żadnych inwektyw, było to po prostu tak wytłumaczone, tak merytorycznie po żużlowemu wytłumaczone sędziemu, że boję się, że ten biedny Błagarodzie Latosiński chyba nabrał tam pewnych wątpliwości, czy to dobrze zrobił, że Bartka wykluczył, ale akurat decyzji nie zmienia. Na szczęście Aleksandr Latosiński doskonale rozumie po polsku, co dobrze wiemy, więc na pewno mogli sobie wszystko spokojnie wyjaśnić. Mogli sobie rzeczywiście pokonwersowali. Tam Bartek stracił 3 ważne punkty po takiej akcji, w której no po prostu on ratował się przed upadkiem, a przy okazji spowodował upadek rywala, ale absolutnie nie było to zamierzone. Cóż, panie Krzysztofie, skończyły się tutaj możliwości, jest 6 punktów, ale skończyły się możliwości rezerw taktycznych, więc teraz Matej Żagar jest na pewno na torze, tak? Jest Iversen, prawda, który dobrze pokazał się w poprzednim wyścigu, no ale tutaj Stanisław Chomski potrzebuje kolejnych zawodników, a na pewno do takich należą Żagar czy Gapiński. Ktoś tutaj musi punktować trochę lepiej. Tomek Gapiński miał dobry poprzedni swój wyścig, no i na pewno wciąż wiara w Żagara jest tutaj duża. Jadą w wyścigu 9, 7 sekund, zatem szybciutko obsada. W niebieskim Karol Baran, w białym Tomasz Gapiński, w czerwonym Greg Hancock i w żółtym spod płotu Matej Żagar. Już są gotowi i już taśma. Jeszcze chyba opóźni procedurę startową. Nie, jednak odchodzi kierownik startu. Poszli. Żagar teraz dobrze założy się, czy też, no właśnie, Gapiński pięknie poszedł po krawężniku, ale on ostatecznie, kto będzie tam szybszy, czy Gapiński, czy jednak Karol Baran, on wychodzi, zdaje
się pierwszy z drugiego wirażu. Baran jedzie na prowadzeniu, jeszcze tam się ogląda. Stara się opóźniać parę gorzowską, bo z zapleców jeszcze będzie z ostatniego miejsca próbował atakować Greg Hancock. Jaki on teraz znajdzie sposób na gorzowian w momencie, kiedy nie wygrał startu? Krzysztof tutaj wydaje się zaczyna kręcić nosem. Czyżby już ogląda swoją oponę? Czyżby to znowu były wspaniałe, bezdętkowe koła, które często w decydujących, newralgicznych momentach tracą powietrze? Taki jest czasami koszt wprowadzenia tych nowinek. Czy tam jest powietrze? Jeśli jest, to bardzo mało. Będzie remis w tym wyścigu. Karol Baran przed ogląda się. Drugi na mecie Gapiński, trzeci na mecie Żagar za jeden punkt, ale bez bonusa. Tak skończyła się, proszę Państwa, dziewiąta gonitwa z dzisiejszych zmagań w Rzeszowie. Zatem 30 do 24 i tutaj drużynie i ekipie dowodzonej przez Stanisława Chomskiego udało się zatrzymać ten pęd i to powiększanie przewagi przez miejscowych. Tak, mamy ciągle 6 punktów i tylko przepraszam Cię, Krzysztof, patrzę, czy można zastosować, pokusić się o jakąś taktyczną w wyścigu 10, ale jedzie Adrian Cyfer i jedzie Krzysztof Kasprzak. Decyduje się i Wersena za Krzysztofa. Nie wiem, za chwilę zobaczymy. W tym wyścigu trochę się działo, że rzeszowianie świetnie wyszli ze startu i tutaj Karol Baran skutecznie wypnął Grega Hancocka szeroko, ten mocno oszprycowany. Pozostawili rzeszowianie dużo miejsca po wewnętrzne i tak naprawdę z 5-1 o mały włos nie zrobiło się co najmniej 4-2, bo tutaj Tomek Gapiński miał ochotę wjechać na prowadzenie. Zabrakło mu trochę prędkości. Tu widzimy start Tomka Gapińskiego. Fatalny. Ten motocykl zmielił wszystko w tym momencie startowym, no ale to się opłaciło, można powiedzieć, bo Karol Baran i Greg Hancock pojechali bardzo szeroko na pierwszym łuku i gorzowianie to świetnie wykorzystali. Choć później i tak w tym kole Grega Hancocka nie było powietrza, więc no, możemy tylko gdybać. Gdyby jechał na prowadzeniu, czy to by też się wydarzyło? Pewnie tak. Trzeba by tak naprawdę zapytać albo Rafała Haja, albo Budzia z Pólnego i pewnie Łukasz, jak znam życie, albo Kuba to uczynią. Czy Greg Hancock odczuwał jakiś dyskomfort w związku z tymi samoregulującymi ciśnienie zaworkami już od samego wyjścia spod taśmy startowej? Czy też wystartował po prostu gorzej? Była tam jakaś pomyłka z ustawieniem silnika. Wystartował gorzej, a później jeszcze Wystartował dobrze, prawda? Tylko ta sytuacja na pierwszym łuku z Karolem Baranem, gdzie no, źle pojechali rzeszowianie. Źle pojechali parą. To nie ulega, proszę Państwa, wątpliwości. Przypominamy, 6 punktów. Ten rezultat cały czas jest na Państwa ekranach. No i teraz nie otrzymujemy informacji. Tak, jest Adrian Cyfer, jest Krzysiek Kasprzak na czwartym polu startowym, więc Stanisław Chomski daje tutaj każdemu oprócz Linusowi, oprócz Synsztryma szansę. No i te szanse w miarę coraz większa ilość zawodników gorzowskich wykorzystuje, bo kolejny niezły wyścig przed chwilą Tomka Gapińskiego. Lampcio, tak jest pieszczotliwie zwany w Rzeszowie, Dawid Lampart, on na razie 2 trójki pojedzie z wewnętrznego pola w kasku czerwonym. Po prawej ręce ma Adriana Cyfera z drużyny przyjezdnej z Gorzowa. Trzecie pole to jest Kenny Larsen i pole zewnętrzne przy płocie, żółty kask to naturalnie Krzysztof Kasprzak, ciągle jeszcze panujący indywidualny wicemistrz świata. Chyba na świeżym motocyklu, Krzysztof. Tak również mi się wydaje, kiedy spoglądam na to przednie koło. Popatrzmy, co wymyśli Kasprzak jadąc spod płotu. Doskonałe wyjście rzeszowiana, może bardziej Lamparta środkiem atakuje, tam pięknie prostuje motocykl Kenny Larsen i znowu ci rzeszowianie byli na podwójnym prowadzeniu. Któż tak doskonale tutaj wchodzi, to Kasprzak, ale już jest przez Larsena znowu wyprzedzony na wejściu. Ani na moment i ta radość gorzowian wcale nie dziwi, bo tak naprawdę wydaje się, że już tutaj nic szczególnego się nie wydarzy, jeśli chodzi o kwestię bonusa. Tak jak mówiłem, albo rzeszowianie będą
ciągnęli po tym wyścigu po bonusa, albo gorzowianie po zwycięstwo. Ta druga teoria w tej chwili jeszcze może się tylko moim zdaniem zrodzić, no ale to już będzie też trudne, ale gorzowianie na pewno po tym biegu mogą być dużo bardziej spokojni, chyba że te baraże w Gorzowie nie będą obecne. No może to strata, bo to zawsze dodatkowy mecz, dodatkowy wpływ... Dodatkowe emocje. Dodatkowe emocje dla kibiców, dodatkowy wpływ do budżetu klubowego. Rozmawiałem przed zawodami z Januszem Stachyrą, który tutaj oglądał na swoim telefonie wyniki Dawidowa. Dawidow wspaniale jechał. Miał, zdaje się, cztery zwycięstwa. Trzy dwójki z bonusami i później trójka. Nie wiem, jak było w jego ostatnim starcie. No właśnie starcie. Niedobrze, bo został wykluczony, zdaje się, i w ostatnim wyścigu, jak się nie mylę, było 5-0 dla kolejarza Rawicz, poprzez co Rawiczanie zwyciężyli ten mecz, Piotr. Jednym punktem? Czy więcej? Trzema. A więc właśnie. 46-43, jak się nie mylę. Jesteś taki rozeźlony, bo uciekł punkt i nie wszedł ci wynik w twoich typowaniach, w których czasami lepiej idzie, gorzej. A czasami nie przewidzisz, że w takim meczu jak Rawicz Krosno może po prostu uciec jeden punkt. Co było przecież oczywiste dzisiaj od samego rana. Wyścig 13, proszę Państwa, w tej chwili. Tomasz Gapiński ze strony Gorzowa pojedzie z pola wewnętrznego w kasku białym. Kenny Larsen w niebieskim. Widzimy, że dzisiaj niepokonany. Proszę się nie przejmować. Te gwiazdki przy dwójkach oznaczają, że on w każdym z tych wyścigów, jak Dawid Stachyra, przywiózł bonus. Tak zaczynał również Dawid Stachyra w kasku żółtym. W wyścigu 13 pojedzie Krzysztof Kasprzak i spod płotu znowu Greg Hancock. Teraz Amerykanin jest na zewnętrznych polach w drugiej fazie tego meczu. Zobaczymy, jak będzie teraz. 6 punktów, ciągle mogli stosować rezerwę taktyczną, ale kiedy wiedzą, że przywiozą już dzisiaj z Rzeszowa bonusa, już teraz Stanisław Chomski daje pojeździć tutaj wszystkim. Świetnie wystartował Kenny Larsen, tym razem nikt mu nie będzie przeszkadzał, nikt mu nie będzie jeździł przed nosem. Larsen obiecywał to w wywiadzie z naszym reporterem, że kiedy on będzie miał pusty tor przed sobą, może on pokusi się, Krzysztof, tutaj dzisiaj o rekord toru. Ma za plecami teraz jadącego z dwójką i z bonusem Grega Hancocka. Greg również doskonała prędkość, taka płynna, taka spokojna jazda, taka jazda idealna, optymalna, jak na to, co można o tej porze roku przy tym sprzęcie, przy jeszcze to coraz nowszych gumikach zaprezentować właśnie podczas zmagań w Rzeszowie. Obserwują tę jazdę Grega Hancocka z dziewiątką na plecach, jadący w białym kasku Tomasz Gapiński. Teraz zrezygnował już Krzysztof Kasprzak, jest daleko z tyłu, widział, że nie ma już szans, więc oszczędza ten sprzęt, oszczędza paliwo. To często zdarzało się w ostatnich turniejach Grand Prix. Nie dojeżdża nawet do mety. Szybciutko chce się znaleźć tam w ostatnim skrajnym boksie po prawej ze swoimi mechanikami, z bratem i z Dominikiem, i podzielić się z nimi uwagami na temat pracy, sprzętu, który wykonał Peter albo Papa, nie wiadomo. Natomiast no, w tym wyścigu widzieliśmy, że od samego startu nie było cukierkowo. Nie było, ale z kolei Larsen faktycznie to, co obiecał, to wykonał. Znudziły mu się bonusy, znudziło mu się szukanie swoich pozycji i kontrolowanie tego, co robi kolega z pary z przodu. Teraz to on z tego drugiego pola startowego świetnie wystartował. To nie była łatwa sztuka aż tak wygrać start z Tomkiem Gapińskim i zamknąć go do wewnętrznej. Dzięki temu umożliwił po zewnętrznej części toru przejazd Gregowi Hancockowi, który tam mocno na tym czwartym polu startowym tuż przy bandzie dosypywał tej nawierzchni i uklepywał bardzo mocno i intensywnie przez długi czas. No i to poskutkowało. Amerykanin, tu proszę zobaczyć, dobry wyjazd z tego czwartego trudnego pola startowego. Jedyny, który był lepszy, to kolega z pary Kenny Larsen. No i tak jak się wydawało teoretycznie w poprzednim wyścigu, że Zmarzlik i Iversen są faworytami, tak teraz Larsen z Hancockiem też zrobili to, co wydawało się najbardziej prawdopodobne. Znowu mamy 10 punktów przewagi, no i gdzieś tam gorzowianie jakiś punkcik jeszcze muszą zdobyć lub dwa, żeby przypieczętować ten bonus tutaj na torze
w Rzeszowie, ale mogą liczyć dzisiaj na Iversena, mogą liczyć na Zmarzlika i myślę, że oni to potwierdzą, prawdopodobnie Bartek Zmarzlik w biegu 14. Ja mówiłem, że jedzie Hancock płynnie, tak? No na tyle płynnie, na ile tor pozwala, prawda? Były momenty... Troszkę podskakuje, jednak na tych wejściach włóki, tak jak widziałeś przed zawodami, te przyczepniejsze miejsca teraz, to chyba się pokazało i jest troszkę fal, troszkę nierówności, ale one jakby nie przeszkadzają w jeździe zawodnikom. Dobry czas? 65-94? No ciągle to jest dobry czas. Bo już były prawie 67, prawda? Znowu tutaj Larsen miał rację, że może jechać szybciej. No i na tym etapie zawodów taki czas to bardzo dobry wynik. Jak zejdą z przodu poniżej Krzysztof 65, jak będziemy mieli z przodu 64, wtedy ostrzegę cię, że zbliżamy się znowu do rekordu. To nie dzisiaj, prawdopodobnie w meczu barażowym. Dzisiaj już nie, w meczu z barażowym z kim? Ewentualnie z Łotwą? Nie wiadomo. Rybnik Łotwa, może Marek Cieślak? Może Marek. Może Marek Cieślak będzie chciał wrócić na stare śmiecie. Kiedyś tutaj, przecież pamiętamy, również był trenerem. 13 wyścigów za nami, znowu 10 prowadzi Rzeszów z drużyną z Gorzowa. My oddajemy głos do studia. Dziękujemy, ale ja jeszcze chciałbym Krzysztofa Cegielskiego do tablicy wywołać dla nas, dla Państwa. Krzysztof, gratulacje, przecież pochodzisz z Gorzowa, a za chwilę zdaje się urodziny za jakieś 10 dni, więc pewnie jakiś tam kamień z serca spadł. To chyba ty teraz masz... Mam się odnieść do urodzin czy do kamienia z serca? Jak uważasz? Gdzie organizujesz urodziny? Może tak? U mnie w domu, zapraszam wszystkich. Dziękujemy. No, dziękujemy serdecznie. Wprawdzie nie umawialiśmy się, nie chcieliśmy się wpraszać, ale dziękujemy serdecznie. Cicho, nie zdają adresu. Dobra. Dziękujemy bardzo, bo to chyba nawet nie tak daleko, ale zobaczymy, czy nam czas pozwoli. Dziękujemy w każdym razie i gratulujemy jeszcze raz Krzysztofowi Cegielskiemu. To tak jeszcze zobaczymy zaraz statystyki tego spotkania, ale Jacek, muszę jeszcze też pociągnąć temat tej drugiej ligi, bo przecież Krosno, o których wspominał Piotr Olkowicz, Krosno, o którym wspominał Piotr Olkowicz, bliskie memu sercu, dzisiaj przegrało w Rawiczu. Lublin pauzował, twój Lublin i Piotra Lublin, ale może się Wilki z Koziołkami spotkają gdzieś tam w finale. Piła no, Gdańsk, półfinał, a drugi Krosno Gdański, Piła Lublin. Tak. Jak to widzisz? To będzie bardzo ciężkie, jednak typuję na finał Piła Gdańsk. Piła Gdańsk, czyli odpadają nasze ekipy gdzieś tam bliskie sercu. Że, jeżeli chodzi o Lublin, wolałem spotkać się w półfinale z drużyną z Gdańska. Piła jest zespołem bardzo wyrównanym i bardzo trudnym do pokonania. Gdańsk swoją siłę opiera na dwóch zawodnikach, Gafurowie i Cetersztenie. No zobaczymy, jak to będzie, w jakich składach te drużyny przystąpią do playoffów, ale wracamy na tory PGE Ekstraligi. Państwo cały czas mogą śledzić statystyki tego spotkania tutaj w Rzeszowie. Rzeszów-Gorzów 44-34, wszystko właściwie jest jasne. No wszystko jest jasne. Wiemy, że Falubas za 3 dzisiaj wygrywa u siebie z Grudziądzem. To oznacza, że ekipa zielonogórska jest na miejscu 5 z 16 punktami na koncie. No i Gorzów dzisiaj przegrywając, ale zdobywając bonusa, będzie miał punktów 13, czyli tyle co Rzeszów. 13 punktami, no ale w bezpośrednim meczu bonus gorzowski, więc Rzeszów spotyka się w barażach. Też pytanie z kim, już niedługo się dowiemy. Z drużyną, która przegra w finale, czyli Rybnik lub Dawga Pilis, tak typuje. No zobaczymy, jak to będzie. Informacja najnowsza, zdaje się Łukasz Benz ma jakieś najświeższe informacje, to słuchamy. Króciutko, bo za moment składy wyścigów nominowanych. Matej Żagar, oczywiście rekonwalescent, który wraca po bardzo groźnym upadku, opuścił właśnie stadion w Rzeszowie, przebrany w krótkich spodenkach. Nie będzie kontynuował tych zawodów. No powód jest oczywiście taki, że nie jest w stanie dalej Matej jechać, odczuwa cały czas skutki upadku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, a my zaraz poznamy obsadę wyścigów nominowanych. Przed nami dwie ostatnie gonitwy dzisiaj tutaj w Rzeszowie. Wyścig 14, wyścig 15. No to patrzymy. Już jest. Może dojść do trzeciego pojedynku. Hancock Zmarzlik. No i ciekawe, kto tutaj będzie górą. Patrzymy, co nam tutaj proponuje Jarosław Dymek. Peter Kildemand, kask czerwony, natomiast Karol Baran, kask niebieski. To w wyścigu 14. Zatem z pierwszego pola pojedzie Kildemand, a z trzeciego Baran. Popatrzmy tutaj. Dawid Lampart, kask czerwony i Kenny Larsen, kask niebieski. Zatem nie ma Grega Hancocka. Tak wygląda obsada, jeśli chodzi o drużynę rzeszowską. Patrzymy na gorzowską, Krzysztof Orzeł. Zatem jest zmiana. Bartosz Zmarzlik wystartuje w kasku żółtym w gonitwie numer 14.
Krzysztof Kasprzak założy kask w kolorze białym, ale nie założy, bo za niego pojedzie Tomasz Gapiński. Taka jest zmiana, taka jest rezerwa Stanisława Chomskiego. No i gonitwa 15, ostatnia dzisiaj, a więc Nils Christian Iversen w kasku żółtym. Na w kasku białym oczywiście pojedzie Tomasz Gapiński. No to nie będzie, Jacek, kolejnego pojedynku Hancock kontra Zmarzlik. Oszczędności? Znaczy nie ma szans na bonusa. Praktycznie nie ma szans na porażkę. Mecz jest wygrany. Być może oszczędności. Nie wiem, może Greg... Po 18 punktach w Tarnowie to chyba księgowa rzeszowska to mocno odczuje, bądź odczuła. Myślę, że tak, ale doszła do nas taka informacja, że Hancock niezbyt dobrze się czuje, tak mówił po pierwszym wyścigu. Być może, ponieważ już miałem wynik, mecz jest rozstrzygnięty, po prostu zryzykował i jedzie Kindemant i Baran. Greg przyleciał tutaj dzisiaj dosłownie w okolicach 15-16, był odbierany z rzeszowskiego lotniska, przesiadał się w Warszawie, mówił, że tam smaczny obiad na lotnisku, półtorej godziny przerwy, był tutaj po rzeszowskiej Jasionce w okolicach godziny 15-16, odebrany przez działaczy klubowych. No i dzisiaj wystartował, mając w dorobku punktów 8, a już teraz przed nami dwie ostatnie gonitwy, szanowni państwo. Widzimy, że ciągle możemy wybierać zawodnika meczu, ciągle prowadzi Bartosz Zmarzlik, pewnie to tak pozostanie, a może nie, zobaczymy, no, przekonamy się. Tak, bo jeździ bardzo dobrze. Kontrkandydatem był chyba Dawid Lampart, ale ta jedynka troszkę zepsuła jego średnio. Tak jest. No to co, nasi komentatorzy i dwa ostatnie wyścigi tutaj dzisiaj w Rzeszowie. Rezerwa zwykła i taktyczna ze strony trenera Stanisława Chomskiego. Bartosz Zmarzlik i Tomasz Gapiński, odpowiednio za Sundströma i Kasprzaka. Ale w związku z tym, że na zegarze 50, o, średnia domowa Stali Rzeszów w wyścigu 13. Czy to jest dobra średnia? 2,33? Chyba tak. No nie. A które miejsce jest to w lidze? Jeszcze kiedyś były takie informacje. No właśnie, tydzień temu były takie informacje, teraz nie ma. Nie no, 2,33 to nie najlepiej, bo przecież można 5 punktów zdobyć w tym wyścigu, mając dwóch zawodników. Chodzi o drużynową średnią, tak. To słaba. Bo jeżeli ci mają 3,67, to wiadomo, że musi to być drużynowa, no przecież jeden zawodnik nie może zdobyć, tak mieć średniej powyżej 3. Taki rozkład zawodników na polach startowych. W czerwonym Peter Kildemant, który jeszcze dzisiaj po powrocie ze zwolnienia nie wygrał wyścigu. Trzy wyścigi wygrane przez Bartosza Zmarzlika, który pojedzie w kasku żółtym. Karol Baran. On z kolei wygrał też jedną gonitwę dzisiaj, Baran w niebieskim. I Tomasz Gapiński w wyścigu nie wygrał, jest na naszych ekranach w kasku białym, najbliżej płotu i on świetnie wstrzela się w ten moment puszczenia taśmy przez Leszka Dębskiego, ale cóż z tego, skoro jechał tam po twardej nawierzchni, dojeżdżał bardzo szeroko i ostatecznie on ciągle na czwartym miejscu, a Bartosz Zmarzlik wiezie kolejne indywidualne zwycięstwo w tym spotkaniu dla swojej drużyny i dla swojego teamu. Zmarzlik świetnie balansuje na tym motocyklu, wczuł się już tutaj w tę nawierzchnię, nawet w te nierówności. Widzimy, że jego nie podrzuca tak jak Hancocka w jego poprzednim starcie. Zmarzlik, szerokie wyjście, drugi jedzie za nim. Peter Kildemant, trzeci w tym wyścigu jest Karol Baran, a stawkę zamyka Tomasz Gapiński, czwórka na plecach, wszystko się zgadza, niewiele tutaj dzieje się na dystansie w tym 14 wyścigu. Układ prosty, w zasadzie do przewidzenia przed tym wyścigiem, kolejny remis 3-3. W meczu mamy 47-37, a punkty oczywiście przypomnimy państwu, jak zostały rozdzielone. Zmarzlik przyjechał pierwszy, jemu zapisujemy 3, Kildemant 2, Baran 1 punkt i bonus. Tomasz Gapiński w swoim ostatnim starcie dorobku punktowego nie powiększa i wyjedzie dzisiaj z Rzeszowa z nadzieją na wypłatę za 5 punktów meczowych. Wielkie brawa dla Bartosza Zmarzlika, który no, patrząc na jego jazdę, to już chyba wszyscy nie możemy się doczekać Grand Prix w Gorzowie, gdzie on tam będzie no, taką
dziką kartą faworytem. Rzadko się to zdarza, ale tak jeździć, być w takiej formie przez cały rok praktycznie, to rzadko komu to się przytrafia. Dzisiaj na trudnym torze w Rzeszowie, gdzie przeciwnicy są naprawdę zacni, 16 punktów, świetna postawa, no i jest to ten zawodnik, który cały rok tę drużynę ciągnął, próbował, który wyprowadzał ją z tarapatów i tak naprawdę trzymał na jakimś jeszcze poziomie, bo byłoby naprawdę tragicznie dla gorzowian, gdyby Bartosz Zmarzlik jeździł chociaż trochę gorzej. Tak wyglądał cały rok i tak wyglądają ostatnie jego wyścigi w drużynie gorzowskiej w tym sezonie. Wielkie brawa i szacunek dla tego młodego chłopaka, bo tak naprawdę jeden z niewielu w gorzowskiej ekipie, który no nie zawalił tego sezonu, ale tak naprawdę zrobił ogromny krok do przodu i stał się światowej klasy zawodnikiem. Zawiódł tak naprawdę, jeśli sobie przypomnimy dobrze, tylko w jednym spotkaniu, gdzie zdobył Bartek 2 punkty albo 3. Teraz no właśnie, też mam taką lekką lukę w Grudziądzu? Nie, w Grudziądzu jechał... Nie. Nie będziemy zgadywać. Ale, nie będziemy zgadywać, ale... Tak było, nie tak dawno. Ale zaraz to sprawdzimy, bo było to rzeczywiście... Tego było tak niewiele, że no, powinniśmy pamiętać. Czy jedzie ktoś, panie Krzysztofie, w wyścig po wyścigu teraz? Widzimy, że Gapiński, tak, Tomasz Gapiński pojedzie 2 razy, więc dla niego teraz Łukasz w tej chwili zapyta Bartka Zmarzlika, może po tym udanym meczu, gdzie po raz jedyny mu się w tym sezonie nie udało do końca. Bartek, gratulacje serdeczne, 16 punktów. Takie pytanie tu od komentatorów Piotra Olkowicza i Krzysia Cegielskiego. Jedziesz, jesteś w gazie, dużo się nauczyłeś w tym roku i nie tylko. Czy w ogóle jakieś w tym roku mecze były niezadowalające, jeżeli chodzi o twoją jazdę? Tak, szczególnie miałem jeden fatalny występ na wyjeździe w Toruniu, a myślę, że jakby nie ten Toruń, to wyjazdowa średnia też by była całkiem w porządku. Zjeżdżasz z uśmiechem, o to chodzi, 16 punktów na trudnym torze, szybkim torze, torze ciężkim, bo gospodarze bardzo szybcy. Jak to się robi? Czy w tym wieku ty wymagasz od siebie niesamowicie dużo, czy prawie wcale i jedziesz skoncentrowany tylko na poszczególnych biegach? Znaczy wiadomo, jeszcze mogłem mieć więcej tych punktów dzisiaj, bo z wami wspaniały Grek Łucioły, który naprawdę jest tu mega szybki. No ale co zrobić? No, cieszmy się tym, co jest. Fajnie zakończyć sezon ligowy z 16 punktami. Dziękuję Bartek, czekamy na przyszły tydzień w Gorzowie w takim razie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców. Tyle Bartek Zmarzlik. Jeszcze mogłem zdobyć więcej punktów. To piękne. Wracamy na tor. Dziękujemy bardzo. Oczywiście Bartkowi przypomniał nam, no Łukasz wspaniale zawoalował nasze wątpliwości w tym pytaniu. Oczywiście, tak oczywiście był to Toruń. Można będzie zobaczyć pana Bartka za tydzień, bo jeśli ta drużyna uciekła, średnia Stali Money Makes Money.pl Stali Gorzów w wyścigu 15, 2 punkty. To również nie jest imponująca średnia. Kończy się sezon dla gorzowian. Jeśli ktoś chciałby sobie przedłużyć emocje, zobaczyć pana Bartka, to wiadomo, co trzeba zrobić. 29 sierpnia, stadion imienia Edwarda Jancarza. Zobaczyć Bartka, zobaczyć Krzysztofa, zobaczyć Iversena i Żagara. No gorzowianie mają tam solidną ekipę, więc gorzowscy kibice na pewno teraz już wiedząc, że jest to ostatni wyścig gorzowian w tym sezonie, mogą swoich zawodników zobaczyć podczas ostatniego turnieju Grand Prix na stadionie imienia Edwarda Jancarza. Naturalnie, nie będzie Jarosława Hampela, ale miejmy nadzieję, że dojdzie do dobrej formy Maciej Janowski, że on tam również zapunktuje i pojedzie nie gorzej niż w finale indywidualnych mistrzostw Polski. A teraz w 15 wyścigu od krawężnika w żółtym Iversen, w czerwonym Lampard, w białym Gapiński, w niebieskim Larsen. Poszli! Ale teraz wychodzi Gapiński, mimo zmęczenia, wyścig po wyścigu, on na razie na prowadzeniu, przed chwilą przywiózł 0, a teraz Gapa jest na czele stawki, jak długo ten stan może się utrzymać, atakuje już w tej chwili bardzo odważnie Kenny Larsen, napędza się tam długa prosta z tej górki od bramy, którą wyjeżdżają traktory i polewaczka, i Larsen zrobił to koncertowo. Świetna jazda i komplet. Zanosi się na komplet tego Duńczyka w dzisiejszych zawodach. Zatem Tomasz Gapiński szybko pokonany. Trzeci jedzie w tym wyścigu. Nils Christian Iversen, który jeszcze oczko dorzuci do swojego dorobku, a tutaj nie przysporzy punktów w swojej drużynie.
David Lampard, który wcześniej jeździł znakomicie w czterech poprzednich startach, zdobył 10 punktów. Teraz na koniec zmagań, w ostatniej już gonitwie wieczoru, przychodzi mu przełknąć gorzką pigułkę Kenny Larsen, komplet w dzisiejszych zawodach. On oczywiście ma szansę być wybrany z zawodnikiem meczu w Państwa głosowaniu. Jeśli nie wiedzieliby Państwo, na kogo głosować, to poddajemy pod rozwagę taką oto kandydaturę. Dwa punkty w tym wyścigu Gapiński, jeden punkt i bonus dla Nilsa Christiana Iversena. Natomiast bez punktów Lampcio, czyli David Lampard, 3-3. 50-40, tak typowałeś? Gdzieś w którymś z miejsc, gdzie publikujesz pamiętam, swoje przemyślenia? Ale myślę, że coś koło tego, może minimalnie więcej na stronie rzeszowską. Gorzowianie jednak tą końcówkę mieli niezłą już, utrzymali tę stratę na jakimś tam przyzwoitym poziomie i te 10 punktów. Myślę, że obie drużyny usatysfakcjonowane, bo gorzowianie przebrnęli tę trudną walkę. Unikają barażu. Rzeszowianie myślę, że na ten baraż są przygotowani. I to tylko potwierdza, jak ta liga w tym roku była i wciąż jest wyrównana. Rzeszowianie, wielkie brawa dla tej drużyny za cały sezon. Udany sezon dla tego zespołu. Właściwie każde spotkanie na własnym torze bardzo udane, niewiele wpadek. Na wyjazdach też, w przeciwieństwie do ekipy, która niestety spadła z PGE Ekstraligi, z zespołu z Grudziądza, który prezentował się na wyjazdach dużo gorzej. Rzeszowianie jeździli w tych meczach wyjazdowych naprawdę bardzo dzielnie, wiele spotkań na styku, wiele spotkań z niewielką stratą do gospodarzy, więc mogą rzeszowianie spokojnie czekać na przeciwnika w meczu barażowym, bo myślę, że są według mnie zdecydowanym faworytem. Co tam się dzieje, Krzysztofie, w Parku Maszyn? Bo słyszymy odgłosy, ale tutaj nie widzimy teraz wydarzeń tam z miejsca akcji. Mecz zakończony rezultatem 50-40, bardzo emocjonujący, mimo że zanosiło się na to, że Stal Rzeszów, PGE Stal Rzeszów może tutaj uciec spod tego topora, spod jarzma występu w barażach. To jednak myślę, że oni te baraże, jeśli oczywiście drużyna łotewska ostatecznie przystąpi do tych baraży, bo może się tak okazać, że gdyby właśnie drugie miejsce, czyli finał, przegrali Łotysze, a nie mieliby ewentualnej perspektywy dostania się, wystartowania w barwach PGE Ekstraligi w przyszłym sezonie, to oczywiście może się tak zdarzyć, że te baraże się nie odbędą. Podobnie jak w ubiegłym sezonie mieliśmy tutaj dorobek drużyny przyjezdnej, gdzie na wielkie brawa, jak wiemy, zasłużył Zmarzlik Bartosz. No i oczywiście trzymał wynik również Nils Christian Iversen i jeszcze Tomaszowi Gapińskiemu. Możemy takie małe brawka na koniec, 7 punktów, a to dorobek ekipy miejscowej, gdzie jak wcześniej mówiłem, dzisiaj gwiazdą numer 1 był Kenny Larsen, który zdobył z bonusami komplet punktów, taki dziwny troszeczkę, bez występów w wyścigach nominowanych, występ Grega Hancocka. Statystyka wygranych biegów nie zawsze, przypominamy, oddaje to, co dzieje się z polami startowymi, bo nie zawsze są właśnie te starty wygrane akurat z tych pól. Wiele rzeczy potem zmienia się w trakcie pierwszego czy wejścia na drugi wiraż. 65-29 to jest ten najlepszy czas Grega Hancocka z siódmego wyścigu, o którym wspominałem, że zbliżamy się ewentualnie do możliwości bicia rekordu toru. Wyświadczyłem, że całe zawody ten tor był w miarę szybki, prawda? Bo w 13 biegu Larsen drugi czas dnia, to znaczy, że ten tor przez całe zawody był torem szybkim. Tak to wszystko przebiegało, tak ten rezultat się zmieniał. Sporo również manewrów taktycznych musiał tutaj Stanisław Chomski być czujny, bo groziła nam tutaj momentami taka eskalacja przewagi, takie miażdżące pójście w taki miażdżący wynik ze strony podopiecznych Janusza Ślączki. Każą nam kończyć. Krzysztof, czy my widzimy się, czy ktoś już ustalił ten adres, jakie masz informacje? Nie? Tak, myślę, że patrząc na ilość wiadomości, masło? Do mnie wszyscy są dobrze zorientowani, więc ale w tych, no trudno. W tych SMS-ach to takie masło maślane. Czy my widzimy się za tydzień? Oczywiście, dobrze. Widzimy się.
Dziękujemy Państwu wobec tego bardzo serdecznie. Spotkanie PGE Stali Rzeszów z MoneyMakesMoney.pl Stalą Gorzów komentowali dla Państwa. Krzysztof Cegielski, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Piotr Olkowicz, dziękujemy bardzo serdecznie, zapraszamy na magazyn, ale zanim powiemy my Państwu od nas dobranoc, to jeszcze oczywiście na wnioski końcowe od Gabriela, od Jacka oraz okraszone to studio na pewno rozlicznymi rozmowami. My już się kłaniamy, do usłyszenia. Grudziądz spada, Rzeszów w barażach, Gorzów na miejscu bezpiecznym, podobnie jak Zielona Góra. Takie są decyzje, takie są rozstrzygnięcia tej ostatniej żużlowej niedzieli. Ostatniej, jeśli chodzi o sezon zasadniczy, dzisiaj 14. kolejka na polskich torach. No i wszystko już jasne, jeśli chodzi o tę drugą część, dolną część tabeli najszybszej, najlepszej, najbardziej nieprzewidywalnej Ligi Świata. Jacek Ziółkowski cały czas ze mną. No i zaczynam od gratulacji, bo powiedziałeś, słowo się rzekło, na antenie przed zawodami. Mi będzie 50 do 40, no i jest. Dużo jest postawiłeś? Gdzieś tam u jakichś Żałuję tylko, że ludzi, takiego wyczucia nie miałem wczoraj przed losowaniem lotto. No tak, ile tam było? 35? I ktoś trafił. 34 miliony, no tak. No, jakby były dwie, to byś tu by chyba dzisiaj dobrze. Nie przyjechał. No szkoda, nie, przyjechałbym, byśmy mówiliśmy, przyjechałbyś. Ale żałuję, okay. Że takiego wyczucia nie miałem wczoraj. No ale gratuluję, bo duża klasa, trafiłeś idealnie. Ten wynik 50 do 40, to poinformujemy jeszcze Państwa, że Bartosz Zmarzlik został zawodnikiem tego spotkania. Trudno się dziwić. Trudno się dziwić, 16 punktów, tak jak mówi, mógł przywieźć więcej. No, znaczy dwa ambicje z Gregiem Hancockiem, to naprawdę jest trudny orzech do zgryzienia. Chociaż tak jak mówię, w tym drugim biegu już było bardzo blisko. Tak, tu widzimy właśnie potwierdzenie, 16 punktów, tak dzisiaj jeździł Bartosz Zmarzlik. Nie doszło do tego trzeciego pojedynku Zmarzlik kontra Hancock, ale pewnie dojdzie już niedługo podczas Grand Prix w Gorzowie, to już za parę dni, to w sobotę, tak. Na pewno będą spore emocje. A teraz przenosimy się do Parku Maszyn, bo jest Kuba Zborowski i jego goście. A moim gościem, jeden z głównych bohaterów rzeszowskiej Stali w dniu dzisiejszym, Dawid Lampart, zdenerwowany Dawid Lampart, bo zaczęło się kombinowanie po trzecim twoim starcie wspólnie z Grzegorzem Rępałą. Co tam pokombinowaliście, że było 1-0? A chcieliśmy polepszyć, a... Jeszcze więcej niż 3 punkty się nie da zdobyć w biegu. No ale... No chcieliśmy polepszyć, ale niestety poszliśmy delikatnie w złą stronę i no, nie udało się zdobyć kompletu. Dawid, tak szczerze, przed meczem, jak rozmawialiście z trenerem, wiedzieliście, że będzie bardzo ciężko. Liczyliście i chcieliście wygrać, czy koniecznie chcieliście uniknąć baraży? Jak to było? No bo jednak mimo wszystko Stal jeździ źle, ale na wyjazdach nie przegrywa większą ilością punktów niż 10. Oni zawsze przegrywali nie więcej niż do 40. No mają świetnego Bartka Zmarzlika, który robi niesamowitą robotę i... No i myślę, że to zaważyło o tym, czy będziemy jechać w tych barażach, czy będziemy na 5. chyba miejscu, czy 6. Także plan był taki, żeby wygrać, a jak się uda, to nadrobić te bodajże 20 punktów. Ale jak tak patrzyłem na tych kibiców, jak wam dziękowali, oni chyba nie płaczą, że jeszcze raz zobaczą to na swoim torze żużlowców Stali. Ach, no w tym roku kibice w Rzeszowie są niesamowici i czuć ten doping i słychać ten doping i chłopaki przyjezdni też mówią, że tu jest świetna atmosfera. Poza tym nie tylko na trybunach, ale w parkingu wszyscy się super. No widać, jest team spirit. I tak, dlatego ten wynik jakoś idzie, ta forma też idzie w górę. No szkoda, że jest koniec sezonu praktycznie, ale jak to jest jakiś dobry prognostyk przed tym nowym sezonem i spokój nas ratuje. Spokój i w twoim głosie, czyli Dawid Lampart zostaje na przyszły sezon w Stali Rzeszów? Na to będzie czas, na takie rozmowy. Chciałbyś? Tak, chciałbym, jasne, że tak, bo tutaj mieszkam. I super się tu czuję, więc zobaczymy. Wszystko zależy od rozmów. Król swojego owala, Dawid Lampart. Tyle na razie z Parku Maszyn. Dziękujemy bardzo. Jak to kiedyś powiedział Dawid Lampart? Nie, Janusz Ślączka to powiedział. Jesteśmy z tej samej wioski co Dawid, także rozumiemy się właściwie bez słów. No Dawid, król swojego toru, tak jak tutaj mówił Kuba. Rzeczywiście jeździł w tym sezonie, no jeździ dalej znakomicie u siebie.
No i wracamy troszkę do tego Tarnowa i tam tej sytuacji, gdzie prowadził, no właśnie, i nagle później spadł na... wyścig, gdzie wpadł w jakąś nierówność, tak. Prowadzenia spadł na trzecie miejsce i właściwie kiedyś Janusz powiedział, że jeden bieg może zadecydować o losie w tabeli. Gdyby wtedy Dawid dowiózł to 3-3, byłby jeden punkt więcej, nie byłby barażu. No ale zobaczmy z dzisiaj, wyścig 12, bo po tym wyścigu wszystko było jasne. Wiedzieliśmy, kto to spotkanie, kto zdobędzie bonusa przede wszystkim. Tu jechał właśnie Dawid Lampart w czerwonym, Artur Czaja w niebieskim, a ze strony gości z Marslik Iversen. To jest ta para, która wcześniej już wygrała 5-1 i w tym wyścigu powtórzyła ten wynik. I właśnie... ta para załatwiła tak de facto bonus dzisiaj dla Gorzowa. Ta para załatwiła baraże dla Stali Rzeszów. No tak, patrząc z drugiej strony. Ale Iversen rozkręcał się z każdym wyścigiem. On tak miał taśma, 1, 2, 3, jechał coraz lepiej. Narobił swoje punkty, no a Bartek dzisiaj był naprawdę fenomenalny. Ten młody zawodnik wyrasta na chyba lidera nawet polskiej reprezentacji, jeździ coraz lepiej. No wczoraj też fenomenalne zawody w Opolu, tak. W półfinale drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów, tam tylko raz bodaj z Kułakowem przegrał, a tak w pozostałych wyścigach najszybszy. Myślę, że za tydzień w Gorzowie Bartek, mimo tego, że startuje z dziką kartą, no będzie zaliczany do... Pamiętamy, jak to się rok temu skończyło. Który może pokusić się o wygranie. No, by tak było oczywiście. Trzymamy kciuki za Polaków. Już teraz Państwa zapraszamy na nasze transmisje właśnie z Grand Prix w Gorzowie już w najbliższą sobotę. Proszę z nami być, proszę nas oglądać, a teraz chyba kolejna rozmowa i tym razem zdaje się Łukasz Bendz. I Nils Christian Iversen, oglądaliśmy sobie tutaj z Pukiem tę powtórkę. We saw the replay of your nice hit. What can you say? Because you've been very angry in the beginning of the meeting and we can see again if you want the replay. Good meeting, but very hard on this track. Like you said, you've been racing here 2 years ago. Yeah, it was difficult. But I think, you know, when I touched the tape in the first one and got excluded, I think, you know, Greg touched it first. We saw it on the television. And, you know, it ruined my first couple of races a little bit because I never got the feeling of the track. And it took me a couple of races to get the settings right. And, you know, that made a big difference in the result and in the end of the meeting. So yeah, of course I was disappointed, I was angry in the beginning, but came back in the meeting, it wasn't too bad, so yeah, I'm pleased. Nils jeździł tutaj ostatni raz 2 lata temu i mówi, że rzeczywiście nerwy zupełnie niepotrzebne na początku tego meczu wybiły mnie z rytmu. Tam Państwo słyszeliście, Greg oczywiście przyznał się do dotknięcia taśmy, wykluczony był Duńczyk, to już historia. I potem potrzebowałem kilku kolejnych biegów, żeby dostroić się do tej nawierzchni, a widać, że szło mi całkiem nieźle. Zabrano mi w pierwszym wyścigu możliwość poczucia motocykla, poczucia tej nawierzchni, no i potem musiałem się skrabać z biegu na bieg i próbować, a wyszło to całkiem nieźle. Stal Gorzów przegrywa w Rzeszowie, także co też o tym sądzi Duńczyk? You lost by 10 points here in Rzeszów. What's next? What do you think? Yeah, we are out now this season now, so it's a shame. It feels too early to finish the season now in the Polish League, but we haven't been good enough this year. You know, we had all sorts of problems. Our riders hasn't really hit form, and you know, it's been different riders. It's been me sometimes other riders, and yeah, it's just angry and frustrating when things doesn't really happen for us. But yeah, what can we do? We need to look forward and come back again next year. Musimy patrzeć w przyszłość, powrócić silniejszymi w przyszłym sezonie. Na pewno jesteśmy rozczarowani tym, co się stało. Za szybko kończy się ten sezon dla Stali Gorzów, ale byliśmy słabsi, byliśmy za słabi. Mieliśmy sporo swoich problemów, o których nie chcę tutaj mówić, ale każdy z nas nie był w szczytowej, w topowej formie i to wszystko nałożyło się właśnie na to. Jesteśmy oczywiście rozczarowani, brakuje nam kolejnego ścigania, no ale na tę chwilę po prostu byliśmy za słabi. Tyle Nils Christian Iversen. Dziękuję Ci bardzo. Thank you. Cheers. Dziękujemy bardzo. No ciekawe słowa na pewno Nilsa Christiana Iversena. Gdybyś tak miał, Jacek, zobaczymy zaraz wyścig 15 z udziałem właśnie Iversena. On tam przywiózł ile? Jeden punkt z bonusem. Jeden punkt z bonusem, tak. Było 3-3. Wygrał Kenny Larsen. To właśnie Państwo widzicie już teraz na swoich ekranach. Jechali jeszcze Lampart w czerwonym oraz Gapiński w białym. No niespodziewanie tutaj Gapa wystrzelił jak z katapulty. Ale tak... Kenny był dzisiaj niesamowicie szybki. No właśnie, Kenny Larsen, o którym też mówimy. Janusz Lączka go zabrał trochę z Łodzi, tak? To jest ten łódzki trop, łódzki klimat. No i zawodnik, który na pewno dla Rzeszowa niezwykle ważny, dużo bardziej niż choćby Peter Ljung, dzisiaj awizowany w składzie. Wiemy, że tam były różne sytuacje między klubem a Peterem w tym sezonie.
No i wydaje się, że Kenny chyba ma takie zielone światło, ma pewne miejsce dla w Rzeszowie, jeśli rzeczywiście rzeszowianie pozostaną w elicie. O, na pewno taki zawodnik jak Kenny Larsen, a także i Dawid Lampard, on próbował już jeździć w innym klubie i to nie bardzo mu wyszło, więc myślę, że jednak u siebie ten Rzeszów byłby dobrze dla niego takim optymalnym rozwiązaniem. Więc ta dwójka, jeżeli by została, no na pewno wspaniale byłoby, jakby została jeszcze jedna dwójka, to znaczy Kidemont Hancock. Wtedy można by budować całkiem przy wzmocnieniu jakimś dobrym polskim seniorem, tak, to naprawdę byłby ciekawy zespół, ale porozmawiamy o Gorzowie, dla którego sezon się kończy. Wiemy, że tam mogą być poważne zmiany. No Bartosz Zmarzlik, myślę, że to jest pewniak do składu na przyszły sezon, a tak naprawdę pozostali zawodnicy, to tu chyba wszędzie możemy stawiać znaki zapytania. To znaczy, jeżeli z różnych przyczyn. Mateja Zagara, on dzisiaj może pojechał słabiej, ale wiemy, że jest po kontuzji. Natomiast ogólnie sezon Mateja Zagara nie był zły w jego wykonaniu. Iversen miał kilka słabszych meczów, ale dzisiaj akurat pojechał dobrze. To jest właśnie ta trójka, na której może opierać trener Chomski budowę drużyny na przyszły sezon. Jeżeli chodzi o Krzysia Kasprzaka, no tu jest chyba jakiś głębszy problem, bo to nie jest słaby jeden występ, to jest po prostu fatalny sezon. Wicemistrz świata no może pojechać słabiej, ale on nie pojechał słabiej w tym roku. No, te pytania ciągle wracają o formę Krzyśka, co się stało, czy to zima, jakieś tam nie do końca zrealizowane założenia właśnie w tej porze roku, czy to kwestia ciągłego szukania zmiany silników, czy to kwestia psychiki, bo na pewno też. Pewnie te pytania będą wracać. A propos szukania silników, słyszałeś wypowiedź Dawida Lamparta. Po trzech trójkach szukali lepszego rozwiązania. To jest niestety, ja to zauważam od wielu lat u polskich zawodników, żeby ten motocykl był jeszcze szybszy, jechał jeszcze lepiej. No nie wiem, jedzie za trzy i co więcej można. Ma trzy biegi, trzy trójki i to takie bardzo zdecydowane trójki, że właściwie jedynym zawodnikiem, który mu się doczepiał do koła, to był Kenny Larsen. Bardzo szybki i nie, coś należy zmienić, no to zmienili. Mówiło się przed sezonem o tym, że będzie Liga Dwóch Prędkości. Mam wrażenie, że jest Liga Ośmiu Prędkości. Mamy osiem zespołów, każdy z każdym mógł wygrać, przegrać. Tak to wyglądało. No może poza tymi meczami wyjazdowymi, Beniaminków oczywiście. Natomiast jak uważasz, no Grudziądz spada, Beniaminek, Rzeszów jedzie w barażach. Jak patrzysz w ogóle na to, no jeszcze zapytam o tą dolną część tabeli, bo chyba jednak no niespodziewanie na pewno. I Gorzów i Falubas w tej dolnej połówce przed sezonem, gdyby ktoś tak powiedział, postawił gdzieś, tak jak mówiliśmy w Totolotku, to byłby milionerem. Na pewno jest to bardzo słaby sezon w wykonaniu drużyn lubuskich, bo ja nie pamiętam takiego sezonu, żeby żadna drużyna lubuska nie była w pierwszej czwórce. Od wielu, wielu lat, jeżeli nie Gorzów, to Falubas albo obie te drużyny. Które tyle też wnoszą tego kolorytu, tak, prawda, tak, do ligi. A tutaj no obie drużyny na piątym, szóstym miejscu w tabeli to jest najsłabszy wynik od kilku sezonów. O ile w przypadku drużyny Zielonej Góry tam były różne no, przypadki kontuzji Walaska, Hampela, który... Właśnie, a propos kontuzji Zielonej Góry. Dzisiaj czytamy w internecie, w czasie tego naszego meczu w Zielonej Górze, duży problem Darcy'ego Warda, zdaje się, w 15 gonitwie. Tam była długa przerwa, zaraz Państwa poinformujemy, czy mecz się już zakończył. I opuszczał, z tego co czytaliśmy na portalach społecznościowych, opuszczał tor na noszach Darcy Ward. Kolejna kontuzja, prawda? Więc ta Zielona Góra w tym roku tych kontuzji miała wiele. Do tego doszła sprawa Oktajewa. I ten sezon skończył się tak, jak Patryk Dudek wrócił po dłuższej przerwie. Ale to dopiero wrócił w fajnym stylu, dokładnie. Ale tak, to już było trochę późno. Przed końcem sezonu to było naprawdę zbyt późno, żeby uratować te play-offy dla Zielonej Góry. Mamy informację jeszcze o Darcy'm Wardzie, szanowni państwo. Boli go kręgosłup i szyja. Takie są najświeższe informacje od naszych ludzi, od naszych reporterów. Oby było wszystko w porządku, bo takiego Darcy'ego Warda, jeśli chodzi o sport, to chcemy oglądać, jak w ostatnich spotkaniach. No, na pewno, to jest bardzo ciekawy zawodnik i jego jazda dodaje dużo kolorytu na torze. To jeszcze chwilkę mamy, zdaje się, troszkę czasu. Będziemy mogli sobie za chwilę właśnie zerknąć na to, co działo się w innych meczach, ale już teraz dostaję informację, jest Łukasz, no i Greg, Mr. Green, Hancock, no to słuchamy, co tam dzisiaj się działo, jak on na to wszystko patrzy. Chwilę przed barażami. Świeży, wykąpany i z najlepszym czasem dnia, bo to trzeba oddać Amerykaninowi. Oddali ten ostatni wyścig ci, którzy byli w boksie Amerykanina, po rozmowie z trenerem Ślączką. Co sam Greg o tym myśli? Fresh after the shower, you had the best time of the night tonight, 65.29. That was a big time here, good speed on the track. And you left your last race you gave to the team, because of course you will need to have two more meetings to be absolutely sure to stay in the extra league.
Yeah, I understand that now. And there was a lot of guys, they were fighting for the last heat there. So it was my turn to sit that one out. And, you know, right now it's good that we're in this position, that we're just fighting still to stay in the league. But, you know, two crucial matches, it seems like now. Rzeczywiście dwa kluczowe mecze przed nami. Ja rozumiem tę decyzję. Teraz była moja kolej, żeby usiąść na ławce. Tak sobie to przedyskutowaliśmy, bo przed nami rzeczywiście dwa najważniejsze mecze tego sezonu, aby pozostać wśród najlepszych. Nieważne, z kim się pewnie spotkają, czy ma jakieś swoje typy Greg Hancock, czy po prostu spokojnie czeka z żurawiami na to, co się wydarzy. You're still waiting for the rival. Is there any chance, is there any difference to you, who will you fight against? No, I mean, at this stage, no, it doesn't make a difference. We just got to take whoever comes, and, you know, every match is tough, so it's just to keep fighting. Po prostu musimy walczyć. Każde spotkanie na pewno będzie trudne. Obojętnie z kim pojedziemy, staniemy na wysokości zadania. Tyle Greg Hancock, któremu dziękujemy. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, popatrzmy na wyniki, jak to dzisiaj wszystko wyglądało. W Zielonej Górze w Sparfalubas pokonuje wysoko Mr. Garden GKM Grudziądz 57-33. Pozostałe wyniki znaliśmy wcześniej, poza oczywiście tym rzeszowskim. No to teraz rzut oka na tabelę, jak to wygląda po części zasadniczej tego sezonu 2015. Spójrzmy, a tutaj Leszno, Tarnów, Wrocław, Toruń. Nic się nie zmienia. Przypominamy play-offy Leszno kontra Toruń, Tarnów kontra Wrocław. Dalej Zielona Góra, Gorzów, Rzeszów, Grudziądz. Rzeszów na miejscu barażowym, Grudziądz spada. Zapraszamy gorąco już za chwilę magazyn PGE Ekstraligi w imieniu Darii Kabały. Malarz będą zamienici goście. Janusz Kołodziej, Robert Kościecha, Michał Korościel. Zapraszamy serdecznie, a ja tobie, Jacku, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, to działo się. Państwu. Oby więcej takich meczów, gdzie naprawdę jest co oglądać. Myślę, że w Rzeszowie spotkamy się może na barażu. No jest to prawdopodobne, bardzo prawdopodobne. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Zatem dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiaj. Było nam bardzo miło być z Państwem. Kłaniamy się nisko. Gabriel Waliszko, do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia.